Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Jochen, a to 52. odcinek z Euro Truck Simulatora 2. Z serii Zaczynamy od Zera do Milionera, czyli serii, w której levelujemy na Waszych oczach. Odcinek, moi drodzy, zaczniemy od w końcu jakiejś inwestycjone, ponieważ od paru odcinków tego inwestycjone nie było. Nie było dlatego, że zmieniłem sobie wartość zleceń. O, pięknie mamy odkrytą mapę, widzicie, że ta metoda nam się sprawdza. Możliwe, że nam się uda dzisiaj wbić kolejny level. Natomiast od paru odcinków, słuchajcie, było ciężko z tą kasą, bo sam podniosłem sobie mocno poprzeczkę, zmieniając wartość zamówień o połowę. I tak jak w moim przypadku nie było to problemem, tak w przypadku już naszych kierowców zaczynały robić się schody, bo oni nagle zaczęli robić minusy. Moi drodzy, zaczynamy od zakupu garażu zatem. W końcu po paru odcinkach taka akcja może mieć miejsce. Zastanówmy się, gdzie byśmy tutaj garaż mogli teraz sobie kupić. Tak, Holandia tutaj gdzieś tak. Może ten Amsterdam, a może w ogóle gdzieś w Szwecji. Może ten, tutaj mamy Finlandię. Tutaj te Bałkany w ogóle na razie sobie pominąłem, ale wiecie co, myślę, że albo w ogóle Włochy, to może ten Mediolan. Chociaż nie, Włochy już są. To może, moi drodzy, Sztokholm. Gdzie tu był ten Sztokholm? Gdzieś go tu mijaliśmy. To Uppsala mi się często pojawiało. No gdzie jest ten Sztokholm? Też słuchajcie, Sztokholm zgubiłem. Jak to jest możliwe, że nie ma Sztokholmu? Przecież jesteśmy w Szwecji. Halo? Czy ja ślepy jestem, widzowie? Czy tu nie ma Sztokholmu? Ukradli Sztokholm. Halo? To jest niemożliwe, słuchajcie, że Sztokholm ukradli. Halo? No przecież Sztokholm... Czy ja mam jakiś, kurde, z... No przecież Sztokholm nie jest tak wysoko, on jest tutaj gdzieś. No widzowie, ja albo jestem ślepy, chyba że nazwy pozmieniali i... Dziwne. Dobra, nie mamy Sztokholmu, no trudno, no to damy Szwecję, gdzie nam leci tak na oko. No niech będzie może ta Uppsala cała. Dziwne, że nie ma Sztokholmu. Niech będzie ta Uppsala. Śmieszne. Oczywiście kupimy mały garaż, bo na razie na więcej kasy nie mamy, a i tak będziemy, moi drodzy, musieli kredycik dobrać. Jeszcze nie wiem, jak z używanymi ciężarówkami, czy one będą jakieś tutaj... No i znowu nam rata wzrośnie, jak widzicie. Się zaraz przekonamy, czy tu w ogóle są jakieś używane ciężarówki, które byłyby godne naszej uwagi, a muszą one mieć... Te trzy gwiazdki często są ryzykowne, nie? Te trzy gwiazdki są ryzykowne, można spróbować. Natomiast ja wolę kupować ciężarówki, które mają chociaż 4 gwiazdki. Ale tutaj no jest to Iveco, no jest poniżej 400 tysięcy. No generalnie 2 bym chciał kupić. No dobrze, na 2 nam kasy starczy. O, tu jest w ogóle Renówka 5-gwiazdkowa, ale ona jest powyżej 400 tysięcy. No i dalej idzie to już wyżej. Wiecie co, ja bym może spróbował tak, ale zobaczmy sobie, jeżeli są tutaj 3 gwiazdki, no zużycie jest 18%, trwałe zużycie 17%, dużo. Boję się, że ona będzie na czerwono i jak jest 18%, to już nie pojedzie. Także tutaj ewentualnie jest Iveco. No, tak średnio bym powiedział, no tu jest dosyć, tu jest w sumie też dużo zużycia. Trwałe zużycie 12%. Się boję, że to nie pojedzie. Chociaż... Dobra, wiecie co? Spróbujmy tak. Najwyżej się sprzeda. 2 ciężarówki i tak musimy kupić. No bo 3 to raczej nam się nie uda. Wątpię. Wątpię, moi drodzy, żeby nam się 3 udało. Mogę na ryzyk fizyk zobaczyć. Po prostu najwyżej się sprzeda. To tam się akurat jakoś super nie traci, jak się od razu sprzedaje, więc nie będzie tragedii. Ile nam zostało? No właśnie, bo w ten sposób byśmy byli w stanie kupić 3, ale pytanie, czy moja chciwość mi tutaj teraz... O, to Iveco byśmy mogli wziąć, to akurat nam zostanie. Nie planuję, słuchajcie, żadnej szybkiej podróży robić, aczkolwiek za zatrudnienie kierowcy też będziemy musieli zapłacić. No nie, no to już tamtych nie chcę tutaj. Trudno, słuchajcie, zrobię takie zamówienie, żeby ten kredyt od razu spłacić. Znacie moje podejście do kredytów? Odradzam ich branie jak nie trzeba, natomiast zazwyczaj się bierze... Ej, nie ma nic na czerwono, dobrze, daliśmy radę, widzowie, daliśmy radę, nie ma nic na czerwono, więc nie ma problemu. No to okej, no to możemy 3 pracowników
Zatrudnić. Stała moja metoda. O, proszę, tutaj tą panią to od razu z pocałowaniem bierzemy. Tą panią to bierzemy z pocałowaniem, bo po prostu ma dużego długodystansowca. Kolejna osoba, to też chciałbym, żeby coś tam tego długodystansowca miała. Pan ma tutaj, ale ma mało innych. Ta pani Sabina ma jeszcze fajnie inne opcje rozwinięte, więc myślę, że tego długodystansowca szybko nadrobi. Co, to nagle jesteśmy... A, Uppsala, dobra. Nagle nam się Sztokholm pokazał, nie? To jest ciekawe. Szukaliśmy, to nie było. Ta ma ekologiczną jazdę, ale nam nic po ekologicznej jeździe. Jak? Dla odmiany by trzeba pana wziąć, prawda, widzowie? Trzeba by pana zatrudnić. Nie można samych kobiet zatrudniać. Chociaż jak są fajne, to czemu nie? Nie, tu już widzicie, nie są atrakcyjni. Ci na początku są najbardziej atrakcyjni. Ta Francesca nie byłaby taka zła, bo ma... Tylko, że ma dostawę jakąś. W ogóle oni jacyś tacy... Za kilometr stawki mają niektórzy kosmiczne. Ja, słuchajcie, wam powiem szczerze, też na to tak nie zwracałem uwagi, ale różnica jest spora, bo to prawie stówa. Gdzieś tu był ten koleś, który coś miał z długodystansowcem. No to weźmy jego, bo jednak ten długodystansowiec jest ważny. Jeśli by miało być na zarobki, pojedzie najgorszym Iveco. I to akurat nam kasy jeszcze zostało. No i my gdzieś chyba w Turcji lądowaliśmy, czy już nie pamiętam, gdzie kończyliśmy trasę. W każdym razie no, nie planuję robić szybkiej podróży. No i zobaczmy, moi drodzy, dawno, słuchajcie, nie robiliśmy żadnego tutaj. No tak, długodystansowiec ma, to niech zrobi o wysokiej wartości. Sabina niech zrobi długodystansowca, a Andrzej niech zrobi też długodystansowca. Na razie niech troszkę podszlifuje. Dobrze, moi drodzy, dobrze. To pierwsza rzecz jest już za nami. Jeśli chodzi o naszą karierę, to tak to się prezentuje. Na mandaty to w ogóle nie patrzcie, bo to jest jakaś masakra. Chociaż coraz więcej osób pisze na czacie, na komentarzach, moi drodzy, że te mandaty w ogóle są bez sensu i że jednak proponujecie, żebym te mandaty wyłączył, ale starał się jechać na... No starannie. Jestem w sumie za tym troszkę, chociaż zobaczymy. Niech na one na razie będą. Mam włączone, natomiast macie rację, też to zauważyłem, bo wjedzie w ciebie NPC i tak dostajesz mandat, to jest bez sensu. Natomiast też odnośnie tego odcinka, który się szykuje, moi drodzy, w najbliższym czasie, to jeszcze 2-3 dni, czekam, widziałem wasze komentarze, macie różne propozycje, gdzie ta najdłuższa trasa mogłaby przebiegać. Na razie wam pokażę na ten moment, jaka mi tutaj się wyświetla, pierwsza, lepsza. Nie będzie to trasa, gdzie będę sugerował się ceną, będę chciał się sugerować dystansem. Dystans będzie dla mnie kategorią wyboru, czyli maksymalnie długa trasa. Tu akurat nam się pojawia, dziś tego oczywiście nie zrobimy, nadal możecie pisać w komentarzach, jakie macie propozycje, takie realne. Ja podkreślam, mam tylko zwykłego promoca, mogę wam mapę pokazać, nie mam RusMap, bo to mi nie działało, nie chcę się denerwować. Taka trasa byłaby chyba maksymalna, jaką można by. Czasami 5200 wyskakuje, w każdym razie ma być powyżej 5000. I padło jedno z propozycji od widza. No dla mnie byłoby spoko, jakbyśmy mieli to robić, żebym spróbował challenge właśnie takiej trasy z ogranicznikiem prędkości. Dobrze, drogi widzu, na to już się zgadzam. Wiadomo, że odcinek wtedy będzie trwał chyba z 6 godzin, ale faktycznie moje zmęczenie będzie większe, no bo to będzie dłużej trwało. Przerw jako takich nie będę robił, tylko na tak zwane siuśku i tam ewentualnie picie. Także będziecie to mogli usłyszeć. No, 5000 plus i to musi być im dłuższa, tym lepsza. Jak mi się coś lepszego pojawi, a czekajcie, tu nie mogę mapy akurat wam pokazać, ale mogę tu wam pokazać mapę. Zobaczcie, moi drodzy, ja nie mam też Ukrainy, dlatego jej nie mam, że po pierwsze tam jakoś nic super ciekawego nie było, a po drugie Ukraina wywalała mi w Polsce dużo błędów w różnych miastach. Więc no tą Ukrainę wywaliłem, jak widzicie nie mam Rosji jako takiej, no jedyna część Rosji to jest tutaj Sankt Petersburg, tak? To tutaj może być trasa do Rosji, ale tylko w tym momencie. To bym wtedy musiała być, nie wiem, z jakiejś tam Hiszpanii bądź Portugalii do Rosji, spoczko. Nie mam też tego dodatku, który jest w promocji. Zobaczcie, tu gdzieś było. A nie wiem, a tu są jakieś kawałki, mi wyskakują, ale tutaj jest więcej tych miast, natomiast ja tego nie mam, bo to też mi jakoś tam się nie... No nie zgrywało. Pamiętajcie, jest dużo tych dodatków. Jest też i Afryka Zachodnia, to wszystko. Ja to wszystko miałem, ale tam same problemy z tym były.
Ja jestem zwolennikiem minimalizmu. Także mówię, już jak będzie trzeba się poświęcić, to i przez Anglię możemy jechać. To jest challenge. To jest challenge. Także z ogranicznikiem zgadzam się. Dobra, ja słuchajcie, wybieram trasę. Co będzie, to zaraz się dowiecie, bo znacie moje podejście. W ogóle gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy w Turcji. Ponieważ moi drodzy, nie chcę wybierać już tego na odcinku, bo to moje wybieranie za długo trwa, tych tras, a ja staram się dobrać coś, co by gdzieś pasowało. No chyba, że dzisiaj akurat nam tutaj się uda strzelić, trafić. 3000 to nie chciałbym jechać. Kilometrów wolałbym taką średnią trasę i też towar, który nie wieźliśmy. 3000 to dzisiaj za dużo na odcinek, myślę. Zatem chciałbym coś nowego poodkrywać. Także za chwileczkę zobaczycie, co tu mądrego wybrałem, jak już będę na miejscu że tak powiem, dojechany na miejsce, to zobaczycie. Także widzimy się za sekundkę. Dobra, moi drodzy, bo ja tu pewną zmianę w kontrakcie, co go już wykonałem, muszę niestety wykonać, bo już bym zlecenie wybrał, a się okazuje, że mi tutaj Jukenos ziewa, więc żeby nie było, że sobie jakąś kasę pododawałem, właśnie jakiś przychód, jak widzicie, przyszedł, więc zrobiłem to spanie. Wiecie co, tu myślę, że w nocy, żeby nie ruszać, to sobie też jeszcze raz kimniemy. O, i tak możemy sobie zacząć. Tutaj oczywiście jakaś tam kasa przybyła, nie będziemy czytać, ile kto zarobił. No, 100 tysięcy już mamy i teraz możemy trasę wybrać, ale chciałem wam to pokazać. No, nie jest to tak łatwo, moi drodzy, z tą trasą z tej Turcji, bo tu jesteśmy ograniczeni tylko do tej Turcji. Myślę, że możemy sobie zrobić dziś taki manewr, widzowie, że zrobimy dwie traski, które będą dość krótkie. Bo tak jak widzę, są trasy po 3000 km, której bym nie chciał robić, ale tu na przykład taka 500 wydaje się być spoko, chociaż te kampery byłyby spoko, gdyby nie to, że my tu już gdzieś jechaliśmy, nie? Zobaczcie, tu gdzieś jakoś jechaliśmy, bo jest jakoś miasto odkryte. Także ja bym też chciał jechać w inną stronę, no tu też coś jest odkryte, no. Już to się będzie niestety z czasem powielało, ale plan jest taki, że pojedziemy sobie z chlorem. Jest chociaż delikatny ładunek, więc zawsze coś. Te 600 km niecałe, cyk. No ekspa na tym nie wbijemy, kasy też nie, ale na kasy trochę jest. Potem z tego tutaj miasta bierzemy kolejne zlecenie. Także to jest mój plan na dzisiaj, po prostu podwójna trasa. Zobaczmy, czy gdzie my to mamy jechać. Też chodzi o to, żeby nie naprawiać ciężarówki, widzowie. Skręć w lewo. Muszę trochę nadrobić te moje... Te moje szkody wyrządzone. Jestem szkodnik. Dobra, a gdzie to mamy jechać? Łe, to nie jedziemy daleko, kilometr. To już nie muszę się wyłączać. No już możecie pojechać ze mną po ten towar. Oczywiście widzimy, że kierowcy tam też coś awansują, także bardzo mi się to podoba. Skręć w lewo. Auto niestety po ostatnim kursie jest w takim średnim bardzo stanie, więc nie będziemy tutaj... No, czyli przyjechaliśmy tutaj, skąd wyjeżdżaliśmy, ale musiałem wyjechać, żeby się kimnąć, bo mi Jukenos już tutaj, kurde, gagatek jeden ziewał. Dotarłeś na miejsce. Więc chyba rozumiecie, że no nie miało sensu brania pilnego zlecenia, które jest na już teraz, jeszcze zaczynając to zlecenie od spania, no bo to... No, ja myślę, że to jest okej, bo tutaj jeszcze mamy w razie czego jakąś mozzarellę, no ale 3000 km nie. To już się przymierzamy, słuchajcie, do trasy, która będzie... No, cel podróży. To już tak jak wam mówiłem, przymierzamy się, moi drodzy, do trasy, która będzie miała te 5000 plus. Tutaj każde wasze propozycje będę brał pod uwagę, jakoś wyciągniemy z tego kompromis. Jedyne, no co powiedzmy, nie wchodzi w grę, to żeby deszcz był na 100% przez całą trasę, bo to wiecie, przy ograniczniku prędkości to w ogóle już nam zrobi masakrę podwójną. Na takie zlecenie jeszcze nie jestem gotów. Okej, ruszajmy. No i druga rzecz, która nie wchodzi w grę, to wiecie, ruch uliczny na 100%, w sensie na dziesiątkę, czyli ten na max, nie? No bo nie, czekajcie, co ja tu robię, chciałem radio włączyć dla was, żeby nie było za cicho. Bo to słuchajcie, nie ma sensu, widzowie. To nie ma sensu, ruch uliczny. Chcę wam tutaj też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że normalnie, fabrycznie, w Eurotracku macie ruch ustawiony na jedynkę, tak? I ja mam tego moda z realistyczną intensywnością.
Przygotuj się do skrętów ruchu, co oznacza, że ten ruch u mnie i tak już jest dzięki temu modowi wyższy. W zależności od pory, no bo ten mod daje to, że no są godziny szczytu tak zwane, nie? Jeśli ja jeszcze to podkręcam każdą cyferką, którą wpisuję w konsoli, to zwiększam sobie ten ruch. A czekajcie, bo ja chyba ostatnio właśnie ruch uliczny wyłączałem, nie było tak czasem? Tak jakoś pusto na drodze, czekajcie. Coś chyba popsułem, moi drodzy. Dzisiaj damy sobie na jedynkę. Czyli tak jak jest fabrycznie, nie musimy, potestujemy jak te ruchy działają. W każdym razie przy takiej długiej trasie ja, moi drodzy, sobie nie wyobrażam, aby to miał ruch być na dziesiątkę, aby deszcz miał non-stop padać. To są jakieś tam dwa moje takie dwie rzeczy, których no nie jestem w stanie przeskoczyć, żeby tą trasę jednak z przyjemnością przejechać. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Bez problemu, moi drodzy, mówię, im dłuższa, tym lepsza, natomiast już żadnych dodatków na razie nie chcę ściągać więcej, bo po co mam mi wywalać? Także oj, będą awarie częste, widzę, no trudno, trzeba przetrwać. Nie chcę, słuchajcie, nic ściągać, a trasa myślę, że nie przekroczymy. 5400 to widzę, że będzie chyba max. Więcej chyba nie damy rady. Tak mi się wydaje, że tego nie przekroczymy. A dzisiaj dwie takie krótsze sobie zrobimy. Porównamy, czy zrobienie dwóch krótszych tras. Bo ja nigdy nie robiłem na jednym odcinku dwóch krótszych. Mając już taki jakby level i te umiejętności. Ale dzisiaj tak po prostu stwierdziłem, a spróbujemy. Zobaczymy, jak to się przełoży. Dwie krótsze trasy, czyli to by wyszło. Czy to wyjdzie tak samo, jakbyśmy zrobili jedną tam 1600 na przykład, nie? Tak sobie chciałem porównać. Na kasę absolutnie nie patrzę, bo widzicie, że to levelowanie jest totalnie ostatnio na luzie i też tak na kasę nie patrzę, bo... Oj, jakieś kontrole. No, Iwona, gdzie mam jechać? Chyba górą. Trzymaj się lewej strony. Słuchajcie, bo my w lewo, zły pas zająłem. Dobra, może któryś bot mnie puści. I natomiast jeszcze tam był taka forma tego challenge'u właśnie, drogi widzu, napisałeś i uważam, że to, co napisałeś, jest niewykonalne, ale nie z punktu moich znowu chęci. Opisałeś, żeby stać, jak będzie korek. Wiesz, gdyby to było bardziej realistyczne, to spoko. Tylko tutaj, jak już utkniemy w korku, bo tam boty się zblokują, bo to jest wina Eurotracka, tak? I jakby, no to już by był koniec odcinka przez stanie w korku. Więc to jest niewykonalne, że jedyną opcją, jeżeli no miałbym ewentualnie ich nie omijać, no to jest wyłączenie na chwilę ruchu, żeby on się zresetował. Bo no to jest wina ewidentna tutaj w Eurotracku, ja jakby no nie mogę za błędy Eurotracka odpowiadać, nie? To nie jest ode mnie zależne. Zobaczcie, tutaj na przykład bot sobie stoi, biały. A też ma zielone. Widzicie? Za mną, patrzcie. I załóżmy, że ja bym za nim stał i co? To nie jest tak. Tutaj już mieliśmy nieraz takie sytuacje, że się coś zblokowało i nic z tym nie zrobisz. Ja oczywiście z bólem serca ten ruch wtedy resetuję, bo dla mnie to jest takie troszkę jakby już oszukiwanie, no ale nie jestem w stanie inaczej tego obejść, jak się cały ruch zblokuje. To nie jest, nie ma nic wspólnego z takim realnym korkiem, który by był gdzieś na trasie, tak? Trzymaj się lewej strony. Ojoj. Ale mówię, z miłą chęcią zrobię na pewno taką długą trasę, jeżeli chcecie tego, dajcie znać, bo jeszcze ta decyzja nie zapadła, ja na razie tylko się odnoszę do komentarzy, ale to gdzieś tam... większość tych komentarzy będzie powtarzalność ich, tak? Będzie tym, co wszyscy chcecie, wiadomo, ale ja wstępnie tak, jestem za, zrobię z ogranicznikiem prędkości trasę 5000 plus. Jakby było 5400, 5500, to bym był bardzo szczęśliwy. Czyli w sensie im dłuższa, tym lepsza.
Ale mówię, jazda na przykład do Rosji. A czekajcie, nie mam tego ogranicznika chyba, nie? Dobra, to będę jechał i sam sobie zrobię kaganiec. Natomiast do Rosji to tylko ten Sankt Petersburg i tam generalnie ten fragment Rosji, który oryginalnie jest w promocie. Bo rus mapy nie mam. Nie chcę tam ściągać za dużo pierdół. Potem się problemy robią. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No taka krótka, no nawet fajnie, bo szybko schodzi. Zobaczymy, może to się też sprawdzi, słuchajcie. I częściej będziemy na przykład na jednym odcinku robić. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. I częściej będziemy robili też dwie krótsze trasy. Szczególnie, słuchajcie, chciałem taki plan zrobić w Polsce, żeby mieć na 100% Polskę odkrytą. No wiecie, no z samej trasy jednej nie opłacało mi się w Polsce brać, nie? Na 600 km, ale wiecie, jeśli już byśmy dwie wzięli i to by nam pomagało, bo wiecie, no robimy procent odkrycia mapy. Cały czas to jest jakiś dla mnie challenge. No wiadomo, że wypadałoby, że skoro jesteśmy Polakami, Polska jest jakby tutaj no na pierwszym planie, no to ona powinna być na pierwszym planie odkryta w 100%, nie? A chyba się zgodzisz, drogi widzu, ze mną, że w pierwszej kolejności Polska musi być cała na żółto. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to się czasowo wszystko. No tutaj na pewno nam troszkę zajdzie się dłużej, bo... No bo mamy te granice, nie? Więc tutaj akurat to ten kurs nie jest współmierny. Jeszcze tam awarię to nie liczę, ale... Jednak dużo zatrzymywania się na tych granicach. Natomiast ja jakby już nie oceniam pod kątem tej długiej trasy, która ma nastąpić. Czy będą granice, czy nie będą. Tu już naprawdę wasza kreatywność, byle no, korzystać z tego, co mamy. Jak, drogi widzu, jeszcze potrzebujesz jakiejś wskazówki, z czego korzystamy, no to ja mam wszystkie DLC, które są na dzień obecny, no bo Grecji nie ma jeszcze wydanej i tam czegoś. Zresztą nie wiem, czy będę kupował. No mam promocja. Jako podstawkę, tak? Dodatek Poland Rebuilding i Silesian, ale to bardziej polskie, tak? Do promocji więcej tych dodatków mapowych nie mam. Czyli żadnej rus mapy. Tam było to Middle East, tak? Coś tam jeszcze. Chyba kraje arabskie. Nie mam, bo coś to tam mi tak nie... Czekajcie, czemu ja na stację jadę? Znaczy w sumie mógłbym zatankować, ale przy tak krótkiej trasie to zasięg... A, zasięg na 1000 km mamy, dobra. Nie tankujemy teraz, po co? Zagapiłem się. Jeżeli to ma być challenge długiej trasy i ten challenge... ma w jakiś sposób, nie wiem, sprawdzić moje zmęczenie, tak? Na ile, kiedy będę miał już dość tej jazdy. Bo ostatnia ta trasa, co robiliśmy, ile ona miała? 4000 coś, co była tą moją najdłuższą w historii, że tak powiem. Oj, chyba źle jadę? Nie, no dobrze jadę. Czemu jest to tak dziwnie tutaj? To dałem radę, nie? Jakoś nie czułem się tak zmęczony. Bardziej mi może tyłek wysiadał od siedzenia na fotelu, tak się kręciłem. Czy gardło od gadania. No jak sobie wiecie, a żeby tak nie wychodzić co chwilę, to sobie zrobię herbatkę w termosie. Akurat muszę mieć ciepłą herbatę, żeby... Nie, że gorącą, ale muszę mieć ciepłą, bo na gadanie to mi akurat dobrze robi. Na gardło w sensie. Ale wtedy byście prawdziwy... Prawdziwy ten, prawdziwy taki challenge widzieli. Spoko, mogę jechać wtedy z tym ogranicznikiem. Mandaty to mi to wisi, czy one będą włączone, czy nie. No wy w większości piszecie, że jednak one są bez sensu. Ja się zgadzam, ja cały czas uważam, że są bez sensu te mandaty tutaj. Więc to się zgadzam. Dobra, nie no, nie ma ograniczenia prędkości, to nie będziemy tak się wlec, no bez przesady. To jest chyba, widzicie, to jest ten moment, co jest jakiś błąd na mapie. No, bo oni się tu wleką, kurczę.
Bułgarii wjechaliśmy. Dobrze. Także za ogranicznikiem jestem. Deszcz i zdarzenia. Znaczy zdarzenia losowe i tak mam bardzo wysoko ustawione. Bardzo wysoko. Ja je szczególnie, słuchajcie, ustawiłem, jak dużo po Polsce jeździłem. Bo jeżeli macie te zdarzenia losowe na full, to częściej zamykane są przejazdy i częściej jedzie pociąg, a wiadomo, że chciałem podziwiać te pociągi, jak zrobili w Polsce. I zresztą bardzo fajnie zrobili. Jest to akurat zdarzenia losowe dla mnie tam spoko, nie? Deszcz to mam chyba na 20% ustawiony. Objazdów raczej bym nie ustawiał. Powiem wam szczerze, że przy trasie takiej długiej, która już sama w sobie będzie challenge'em czasowym, raczej nie robiłbym objazdów, żeby mi jeszcze tą trasę wydłużało. Tu wiecie co, tu bym nie chciał. Bo zwróćcie uwagę, chodzi o jedną rzecz. Jeśli ja no, będę musiał tą trasę... Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej. Dobrze, Iwonka, dobrze. Trasę, słuchajcie, i tak pokonywać z ogranicznikiem, to liczcie się z tym, że siłą rzeczy, no, odcinek nam się wydłuży, nie? Takie 5000 km, to tak bym obstawiał, da nam odcinka... Nie wiem, czy w 5 godzinach się uwiniemy. Wiecie, to jest bardzo długo, nie? Ja już wcześniej od was info zbieram, co byście tam mieli za propozycje, bo wiadomo, że chcę zrobić tak fajnie, żeby wam się podobało, ale też pamiętajcie, że z dniowym dzienne może być opóźnienie w wrzuceniu tego, jak już podejmę, bo jeżeli to będzie miało 5 godzin, to ja nie wiem, jak długo YouTube będzie to przetwarzał. Ostatnio widzę, że naprawdę często też pisaliście, że jest jakość gorsza. To nie, że ja w złej jakości nagrywam, czy mam słaby komputer, tylko po prostu YouTube odwala, moi drodzy. I czasem film, który nie jest jakiś tam super długi, on przetwarza nawet 5 godzin. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Także to nie jest to ode mnie zależne. Więc tutaj przypuszczam, że jak będziemy mieli film 5-godzinny, to już wolę nie myśleć, ile czasu by YouTube to przetwarzał, więc wolę, moi drodzy, powiedzieć, że może być dzienne opóźnienie z tym. No i nie wiem, co tam jeszcze by pod ten challenge mogło podchodzić. Już mi więcej nic do głowy nie przychodzi, bo mówię, ruch uliczny, no to... To nawet, słuchajcie, nie miałoby sensu na takiej trasie... Na takiej trasie ruch uliczny dawać na full, bo byśmy więcej stali, no to wiecie, to by w ogóle nie miało sensu. Możemy się zastanowić, chociaż dla mnie to jest bardziej challenge pod kątem, czy wyrobię się ze zleceniem, jeśli na przykład zlecenie jest pilne, tak, to czy będzie dostawa na czas. Bo generalnie też wielu z was bardzo krytykuje tą symulację zmęczenia, tak? Tak samo jak mandaty, tak i takie symulacje zmęczenia. Natomiast ja mógłbym ją wyłączyć, czemu by nie? Natomiast argument, żeby ją zostawić, jest taki, że jednak jak nas ta symulacja tutaj przyciśnie do spania, tak, to wiadomo, tracimy jakiś czas z jazdy i trzeba się nakombinować, żeby na przykład, jeśli zlecenie jest pilne, to z trzema strzałkami czerwonymi, no to czy zdążymy na czas? Więc tutaj... A następnie zjedź w prawo. Tylko wiecie, ja sobie mogę mówić, tak, że chciałbym pilne zlecenie, które jest 5000 plus i wszystko sobie możemy mówić, tylko pamiętajcie, że to nie ode mnie zależy, tak? Przygotuj się do skrętu w lewo. Bo wiecie, ja oczywiście, tak jak mówiłem, będę próbował robić parę podejść, zanim zacznę nagrywać, to znaczy będę wchodził do Eurotracka i patrzył, czy jest zlecenie, które jak najbardziej odpowiada waszym tutaj potrzebom, że tak powiem. Jeżeli takie zlecenie mi się pojawi, no to tak jak mi się pojawi, to zacznę nagrywać. Także samo nagranie tego odcinka, szczerze,
widzowie, będzie jednym wielkim spontanem. Bo to nie jest tak, że ja sobie wejdę i znajdę zlecenie, jakie chcę, nie? Wiecie jak to jest. Także... No niestety. Niestety. Się Juken rozjukenowił. Ale ładne te, ładnie zrobili, słuchajcie, te... Te takie jeziorko, to chyba jakieś jeziorko jest, czy taki zalew, nie wiem co tu jest, ale bardzo ładnie to zrobili. Nie będziemy się patrzeć, a tam chyba jakieś kampery stoją, ktoś ryby łowi. Widzicie, taki szczegół, nie? Niby w Eurotrucku, ale jednak robi robotę. Jak dla mnie to... Fajna sprawa. No chyba, że wiecie, testowo mogę spróbować, bo tak cały czas myślę o tym, no mogę spróbować coś tam jeszcze dodać z tych dodatków Promotsa. Natomiast też się boję, czy tam jest za dużo, wiecie, jakichś połączeń tego wszystkiego, tych... Ja nie chcę za dużo po prostu modów, bo potem się kopię, nie? Bo wiem, że jakbym jeszcze jakiś dodatek ściągnął, no to byśmy mieli w ogóle... Petardę by była trasa nawet o wiele dłuższa, ale... Kurczę... Moje zdanie znacie, jestem takim minimalistą, jeśli chodzi o te mody. Już tym bardziej nie lubię, jak one się jakoś tam duplikują. Jak coś mi działa, no to... To po co to zmieniać? Albo nie wiem, FPS-y by miały spaść, czy miałoby z Eurotrucka wywalać, czy tak jak w przypadku Ukrainy. Jak wrzucacie tą mapę Ukrainy, to potem w Polsce się takie jaja dzieją. Gdzieś to na odcinkach jest chyba z tej serii, no bo przecież musi to być. Bo wy mi później w komentarzach pisaliście, widzowie, że to Ukraina to ten bajzel robi, no i tą Ukrainę wywaliłem i po problemie. Się sprawa, wiecie, sprawa się wyprostowała i nie ma problemu. No nawet jest ta sama trasa, którą ostatnio jechaliśmy. Pamiętam potem. No trudno, słuchajcie. Nie zawsze musimy mapę odkrywać, nie? Bardziej, że to jest krótka trasa. Będę starał się zrobić tak, żeby jechać tak bardziej w stronę już Polski. Za dużo, jak widzicie, na tych West Balkans nie spędziliśmy czasu. Ale żeby jechać w miarę możliwości w stronę Polski i żeby właśnie w Polsce też brać jakieś takie krótsze trasy, które nam mapę Polski pomogą odkryć. Także zobaczymy, widzowie. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonko, dobrze. Będę się trzymał prawej strony, nawet migacz zaraz włączę. Jak ładnie na zielonym się udało. O, coś odkryliśmy, czyli jednak tu już nie jechaliśmy. Dobra. Wielkie Tyrowo. Tyrnowo. Tyrnowo. No oni tak tu wolno jadą. Jest 90, oni się wloką. Tak a propos tego trąbienia. Słuchajcie, trąbienie daje. Bo widz się dziwił z tym moim trąbieniem. Ale moi drodzy, to nie jest tak. Z tym trąbieniem, bo trąbienie w Eurotrucku działa, że te mody zaczynają się ruszać. No tak niestety jest. Zostało to tak jakoś zaprogramowane, wiecie, ja na to wpływu nie mam, a jak się mody blokują, to czasem trąbienie je. To tak jak na trasie, zatrąbisz na moda i on ci zaczyna jechać, a tak ci się wlecze. Dlatego między innymi jeżdżę na długich światłach, bo to też wpływa na to, widzowie. Te długie światła też to dają. Pominę, że mi się podoba, jak mi auta z naprzeciwka mrugają. Podoba mi się, no. Sobie jadę na długich, no kto mi zabroni. Mandatów za to nie dają tutaj. Ładnie tutaj jest. Dobra, czyli odkrywamy jakiś kawałek nowej trasy. Pamiętam tą trasę z poprzedniego profilu. Tędy chyba kilka razy wtedy mi się zdarzyło jechać. To wtedy jeszcze bez promocja to było. Nie widzę specjalnej różnicy. Nie, no bo promoc chyba nic nie zmieniał z tego, co
z tego co wiem, to Promoc chyba nic nie wnosił tutaj do West Balkans za bardzo. Jedynie tą Grecję dodali właśnie. Która jak widać działa. Ale też za dużo jej nie pozwiedzaliśmy. Dobra tam. Jak troszkę przekroczę prędkość minimalnie o ciupinkę, to się nic nie dzieje. To o ciupinkę nie chodzi. Patrzcie, no szybka trasa. Zobaczymy, co nam się następnego trafi. Nawet nie wiem, nie pamiętam, co tu jakiś etan, czy propan, czy coś tu wieźliśmy, jakiś gaz chyba. A cysternę mamy za sobą, więc... O, to trzeba uważać, żeby nie wybuchnąć, widzowie, bo ja tak tu grzeję, nie? Zobaczcie, Bałkan loco. Spoko loco. Ja tak tu sobie grzeję, a tu wiecie... Łatwo wylecieć w powietrze, nie? O, tu na pewno jechaliśmy, bo widzę, że jest odkryte. Ujery! Teraz to trochę przesadziłem z tą prędkością. W mieście jesteśmy. My do Bułgarii chyba gdzieś jedziemy. Dalej nie... Znaczy jesteśmy w Bułgarii, bo do niej wjeżdżaliśmy, ale dalej chyba nie jedziemy, tylko gdzieś właśnie w Bułgarii się mamy rozładować. To może się uda, słuchajcie, że ja z tej samej firmy wezmę zlecenie. Jakieś. Jeżeli teraz patrzymy, że krótkie zlecenie spoko, to przecież możemy, moi drodzy, wiecie. Tutaj nie musimy być wybredni. Dzisiaj tak specjalnie sobie stwierdziłem, że zrobimy dwie traski, bo chcę to porównać i zobaczyć, czy na tych dwóch zleceniach będziemy w stanie wbić exp. Czy to tak się ten exp jakoś tam nam ładnie zsumuje, zobaczymy. Łojer, ten jak wyleciał mi tu. Dzikus jakiś, słuchajcie. Też prędkość gość przekracza, bo... jest jakiś chyba podróbka Clio. Nie wiem, co to jest, ale na Renault Clio mi wygląda. Niebieskie w sensie, co nam tak tutaj z lewej strony nas... Ścigant się chce ścigać. Dobra, zaraz się mogę z nim ścigać, ale już się nie pościgamy, widzicie, bo już zwolnił. Jednak granic. Zjedź drugim zjazdem. To już zgłupiałem, widzowie, teraz wiecie, zgłupiałem trochę, bo jednak jakaś... Z prawej strony. Jednak jakaś granica tutaj. Zjedź z ronda. Dobra, czyli coś przeoczyłem widocznie. Oko, moi drodzy. Ja tam nie będę narzekał. Tam jakie stop? Tam będę stop, na stopie się zatrzymywał, myślisz? Po co? Po co to komu? A do czego to komu potrzebne? Kto mi tam bez ładunku? Nie zauważyłem. Muszę przyglądać się, słuchajcie, tym pracownikom, bo będzie trzeba niektórych może pozwalniać, jak są szkodnikami za dużymi i mnie na straty narażają.
Także to jest minus, słuchajcie, tego zbicia cen. Tego cały czas mówiłem, że no to w tym momencie nie miałoby sensu grać na modzie Real Economy, no bo to byśmy zbańczyli. To jest niewykonalne w takiej postaci. Też nie ma co być, wiecie, za bardzo tak mieć kija w tyłku. Widzę, że jedna osoba u mnie ciągle ma za dużego kija w tyłku w komentarzach i tylko jedno do swoich na siłę wszystkich próbuje do swoich teorii przekonać. Ja rozumiem, ja szanuję, każdego serdecznie pozdrawiam, ale jeśli mi coś nie pasuje, ja nie widzę sensu, słuchajcie, grać w Eurotracka, żebym no, dokładał do biznesu, to nie byłoby motywujące. Sami widzicie tutaj w tych odcinkach, że zbiłem sobie te zlecenia i nie zamierzam do nich wracać, w sensie do normalnych stawek, bo to by było już chore. Takie są według mnie jak najbardziej ok. Ale sami też widzicie, że przez to, że zbiłem zlecenia, to nasi pracownicy robią minusy i widzicie, że te minusy cały czas lecą. Tego nie spinaj się, drogi widzu. O Jery, gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Już teraz to jest problem. Dobrze, że się zorientowałem, nie? W porę. Bo niewiele mi to da, bo gościu Volvusem. No dobra, dobrze, że wyhamował. Stój, chłopie, stój, bo ja tu do granicy jadę, rozumiesz? Także niech każdy gra tak, jak mu to sprawia przyjemność, aczkolwiek nie do końca rozumiem ludzi, którzy stosują mody na kasę. W sensie, żeby, nie wiem, mieć jeszcze pod... Wiecie, ta ekonomia tutaj już tak jest rozwalona, widzowie. Ja to... No myślicie, że czemu? Czemu ja, widzowie, zbiłem ceny zleceń o połowę? No bo to było takie nienaturalne. Nie mówię, żeby wszystko jakoś stuprocentowy realizm i nie wiem, jak się tam spinać, bo to naprawdę szkoda życia. Więcej luzu, mniej kija w tyłku, nie? Jak to się mówi. Bo bycie zbyt sztywnym, to sobie życie możemy zmarnować, jak będziemy zbyt się na wszystko, wiecie, spinali, ale no moim odczuciu naprawdę, tak jak mam jest ok, bo wymaga to troszkę tutaj pracy, ale głównie dlatego, że ci pracownicy takie koszty właśnie generują, a ja nie chciałbym, moi drodzy, grać inaczej. Nie chcę grać inaczej. Wiadomo, że może fajnie z kolegami grać, ale jak widać ta metoda nie działa, no bo skoro niektórzy muszą w kółko o tym samym pisać, jakby to działało, to nie trzeba byłoby tego reklamować i wszędzie pisać w kółko do znudzenia. To samo, to już nudne się staje. Naprawdę, bez obrazy, nie? Ale to już się nudne staje. Jak ja w kółko ten sam komentarz, już wiem, jaki komentarz będzie. W kółko ten sam. Ja akurat nie chcę. Wiadomo, że byłoby to przyjemne zebrać ekipę, ale no nie kręci mnie ten mod Real Economy. No nie kręci mnie, no. Skręć w lewo. Bo wtedy co? No mandaty by trzeba wyłączyć, z paliwem jest problem. Za co autostradę zapłacisz? No to w ogóle nie ma sensu. Ja mówię to całkowicie poważnie, no przecież liczyć umiem. A u mnie pracownicy się przecież, moi drodzy, jakby no w tym momencie oczywiście wiele mamy minusowych zleceń, ale wiele też zleceń jest na plus i to się jakoś uśrednia, tak? Mamy taką średnią. Więc to, że zlecenie jest, nie wiem, że pracownik zrobił zlecenie za 50 koła, za 60, okej, ale drugi zrobił minus 20 koła. I patrząc w ten sposób, no jaki pracownik, jeżeli takie pytanie miałem zadane właśnie, jaki kierowca zarobi, zgadzam się, żaden kierowca w świecie realnym 50 czy 100 koła nie zarobi za zlecenie. To się wszystko zgadza, ale odbijając piłeczkę, ja bym zadał pytanie, jaki kierowca zrobi minus 20 koła straty? No żaden. Dlatego trzeba, mówię, tak nie spinać się ze wszystkim, moi drodzy, bo ta skrajność we wszystkim jest zawsze zła. Ja tak uważałem. Zawsze więcej luzu w życiu, to człowiek jest i weselszy. Nie ma co się spinać, bo to potem szkoda życia na to. I
No jeśli ci kierowcy by nie generowali strat, to dla mnie, serio widzowie, pierwszym zjazdem. Przecież oni by mogli na tych zleceniach po 10 koła dla mnie zarabiać. Nie musieliby więcej. Co ty, autobusiarzu, robisz? Zjedź z rondy. Aha. Dobra. No to już się dowiedziałem, co autobusiarz robił, jak gościu we mnie przydzwonił. Trudne życie. Więc jakby ci kierowcy mi strat nie generowali, to dla mnie by nie było problemu, że mi kierowca dychę zarabia. 30 kierowców to jest 300 tysięcy, miałbym na nową ciężarówkę. Natomiast w momencie, kiedy no ci kierowcy generują mi straty, bo nie mogli, no wiecie, wyobraźcie sobie, jak już tak naprawdę jest porównanie do, wszystko do świata realnego. Drogi widzu, no proszę cię, no naprawdę, ja mówię bez obrazy, ale dla mnie takie gadanie w kółko o tym modzie real economy, no to już się staje nudne. Ale jeżeli już tak ciągle o tym piszesz i wszystko tak porównujesz już maniakalnie, no to a następnie skręć w prawo. Powiedz szczerze, nie? Jak tak w świecie realnym kierowca ci 20 koła minusu robi, albo skręć w prawo. Czy masz sytuację w świecie realnym, że kierowca nie mógł znaleźć zlecenia, musiał wrócić bez ładunku? No nie ma czegoś takiego. A tutaj to się pojawia i co chwilę mamy takie komunikaty, dlatego ja się odnoszę do tego, jak jest mechanika gry zrobiona. Skręć w prawo. I to jest źle zrobione. Bardzo źle. Jakby to było dopracowane, to dla mnie te ceny zleceń mogłyby być jeszcze niższe o połowę. Czyli przykładowo, jak ja mam teraz, nie wiem, ile za to zlecenie w sumie. To zlecenie to za grosze jakieś robi. Ono by mogło być, nie wiem, przy tej trasie to zlecenie za 50 koła by mogło być. Nie musiałoby być droższe jak dla mnie. Tylko żeby kierowcy nie robili minusu, bo wiecie, no to jakby... To też nie jest to motywujące, jeśli ja bym miał jeździć gdzieś tam też robić minus, bo nie wiem, na autostradę zapłaciłem. Albo za paliwo mi wyszło więcej niż zarobiłem na zleceniu, no to jest bez sensu. Skręć w lewo, a następnie... Ojej, czekajcie, a dobra, sorry, widzowie, już nie zdążyłem migacza włączyć, się zagadałem. Także to by było bez sensu, a z kolei, no, jaki by był sens, że ja tylko bym jeździł, a pracownicy by tylko robili minusy? Bo ja nie wierzę, że jakbym wgrał tego moda Real Economy, to ci pracownicy, których mamy tam 30, nagle by nie zaczęli robić totalnych minusów na wszystkim. No zaczęliby. Więc dlatego ten Real Economy mod jest bez sensu. A ja się odnoszę, bo chcę mieć takich pracowników, botów, a nie chcę tam... Zresztą powtarzam, według mnie to nie działa, skoro ktoś się musi ciągle reklamować, że szuka ludzi do firmy, to jak widzisz, drogi kolego, no masz najprostszy dowód, że to nie działa, skoro ludzie nie chcą, bo jakby to działało, to sami by się zgłaszali. Nie musiałbyś się tak maniakalnie reklamować. I to już jest aż naprawdę nudne czasami. Wiem, szukajcie, a znajdziecie. I szukaj, życzę powodzenia w szukaniu. Natomiast mnie to nie kręci i tak jak mówię, nie warto ludzi zmuszać, wręcz już tak na siłę, a to niestety tak te komentarze czasem wyglądają. Przynajmniej tak ja je traktuję, że to takie jest maniakalne zmuszanie innych do swoich poglądów. Ja, zobaczcie, jaki mam dystans. Ja robię różne rzeczy. Możecie... A teraz to zobaczcie, to teraz nie była moja wina, bo tamten widział, że już jestem na pasie, a wjechał we mnie. Robię różne rzeczy, mam duży dystans, niektóre rzeczy są na żarty i jakoś osoby, które na początku tego może nie skumały, ja wytłumaczyłem. Nagle, jak widać, drogi widzu, który wtedy myślałeś, nie rozumiałeś, o co mi chodzi z tym, wytłumaczyłem ci, zrozumiałeś, że sobie jaja robię z niektórych rzeczy i już wiesz. To przecież w świecie realnym bym nie wyjeżdżał, kurczę, na stopie bez zatrzymania się, tylko tutaj czasem, wiesz, wyjechałem, mówię, stój, bo jadę, to są żarty przecież. Dlatego, że niektóre rzeczy robię z dystansem, bo tak mam. No, teraz się trochę za bardzo rozpędziłem. Zwolnijmy. Widzicie? Zagadałem się i na licznik nie patrzyłem. Także już daję na luz. Bo ja tam jestem, wiecie, do wszystkich zawsze dobrze nastawiony. Chciałbym, żeby cały świat się uśmiechał, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, życzliwi, empatyczni. No, ale tak się czasem też nie da, nie? Wiemy, że to nie jest wykonalne, niestety, żeby tak było. Ale u nas na kanale nie zmienia faktu, bo
prawo. Jakby odpowiedziałem swoje zdanie, co myślę tutaj do poprzedniego kolegi, bo są dwie różne osoby odnośnie tego moda real ekonomii. Natomiast ja absolutnie do wszystkich jestem zawsze dobrze nastawiony. I u nas, mimo że tam każdy może mieć różne zdanie, jest się fajni ludzie stworzyli tutaj. Fajna społeczność, fajnych, wesołych ludzi. Nie ma troli jakichś, nie wiem, kurczę, toksycznych ludzi. Takich ludzi nie ma i nigdy nie będzie u mnie na kanale. Od razu wam mówię, takich ludzi zawsze będę usuwał. Ktoś miał kogoś wyzywać za coś, bez sensu. Także pilnuję tego. Więc fajnie, że takimi fajnymi ludźmi się mogę otaczać. Jesteście super. Wszyscy, także kimkolwiek jesteś, to się uśmiechnij. Kurczę, 50 minut odcinka nam wyszło na tak krótkiej trasie. Ja pierdzielę. Wiecie co, no zaraz... Zaraz wyjdzie, że... Zaraz wyjdzie, że dzisiaj tylko taka krótka trasa będzie. Nie no, moglibyśmy jeszcze jakąś tam 400 km... Zobaczymy, wiecie co? Dobrze, widzowie, zrobimy tak. Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Zadecyduję za chwilę, na spontanie, w zależności ile expa wejdzie nam za to zlecenie, tak? Jeśli ten exp będzie osiągalny, bo do drugiego poziomu, znaczy do kolejnego poziomu, to tam brakuje chyba raptem 2 i coś tysiąca, więc to jest bardzo dużo. Szkoda, że te boty tak dzisiaj we mnie wjeżdżają, kurde, skubańce jedne. Na szczęście, jak widzicie, dzisiaj w korku żadnym nie utknęliśmy. Tu w ogóle fajnie wygląda. Fajnie jest to zrobione, słuchajcie. Te domki, bardzo mi się tu podoba. Zobaczcie te chatki takie. No, tam jakiś komin atomowy. O! I tak się, widzowie, kończy moje atomowe jazda, nie? Patrzę na jakieś kominy i... Teraz bym w pole, kurde, tu chyba to kukurydza chyba rośnie. Nie przypatrzyłem się, ale chyba to jest kukurydza. Właśnie, moi drodzy, postanowiłem, że serię od zera do milionera w Farming Simulatorze zacznę od nowa nagrywać, bo jednak zadecydowaliście, że tak chcecie z głosem. No zobaczcie, kierowca Tomas 50 tysięcy zarobił i teraz właśnie widzicie, to jest najlepszy przykład, ale dwóch poprzednich kierowców zrobiło nam sporą stratę, dwóch lub trzech. No to jakby w tym momencie my nie jesteśmy 50 koła do przodu, tylko jesteśmy minus to, co oni tam stratę zrobili, czy jesteśmy może z 15 koła do przodu. I to jakby o to mi chodzi w moim przekazie, że mod real ekonomii nie ma sensu. Przecież nie chodzi mi o to, żeby mi kierowcy, słuchajcie, po 100 koło, po to zmieniłem te wartości zleceń, żeby, wiadomo, był dreszczyk emocji, tak? Ale no, każda emocja ma swoje granice, tak? I wkurzanie się też nie ma sensu. I o to mi chodzi, że jeśli dwóch na przykład zrobiło spory minus, czy trzech, trzeci zarobił 50 koła, to już nie jest istotne, czy to jest realne, czy nie jest realne. To się nie ma tak co spinać, tylko trzeba uliczyć średnią, tak? A dla mnie w tym momencie średnia to wynosi... No nie wiem, jeśli trzech kierowców zrobiło minus, jeden zarobił 55, powiedzmy połowę z tego to była strata, no to załóżmy 20 koła wyszło na czysto. No to zobaczcie, jeżeli w tym momencie 20 koła wychodzi na czysto, dzielimy to przez... nie, to czekajcie, to nie powinniśmy... No bo minus to jest minus. Nie możemy 50 koła podzielić przecież przez czterech kierowców. Tylko 20 koła, no bo minus odejmuje nam, więc w tym momencie mamy, zobaczcie, po 5000 od jednego kierowcy za zlecenie. Czy jest to realne? Według mnie jest. I o to mi cały czas chodzi, ja nic tu innego, słuchajcie, nie mam na myśli w tym, tak? Jak widzicie, tego parkowania ostatnio nie robię, nie chce mi się. Możecie mnie za to krytykować. Oj, malutko. I teraz nam brakuje... Moglibyśmy, słuchajcie, jeszcze jedną tego typu trasę. Wiecie co? Moglibyśmy. To tylko exp mi chodziło.
Ale zobaczmy, do Warszawy 1400 za dużo. Nie, nie, to musi, ale to 600, ale nie chce mi się wracać znowu do Bułgarii. Ja bym wolał w stronę Polski. Daleko, 1600. Nie, no to takie 1600 to będzie za dużo. To na jeden odcinek mogłoby być tyle. Kurde, nie mamy zlecenia, widzicie? 1000. Do Bośni i Hercegowiny. A wiecie, że jeszcze nie jechaliśmy do Bośni i Hercegowiny? 1000 kilometrów? Kurde, sam już nie wiem. Słuchajcie, a jakie są aktualne zlecenia tejże firmy? Tejże firmy, w której my jesteśmy. Gdzie to tu jest? Czekajcie, podjedźmy, bo pytanie, czy to jest jedyna, jakby jak to pokazuje, bo ja nigdy jeszcze nie rozgryzłem, jak to dokładnie pokazuje. Powiem wam, nie chciałbym robić już trasy 1600 czy coś, no bo to już by naprawdę odcinek chyba z 2,5 godziny trwał. Bez sensu dla mnie troszeczkę, moi drodzy. Chciałbym jakąś taką krótką, nie? Widzicie, tu mamy 3000, 2000, 2000, 1000, 1113. No w sumie mogłoby być do tej Bośni i Hercegowiny, bo w niej chyba jeszcze nie byliśmy, przez Serbię. Dobra, weźmy to zlecenie. Nie patrzyłem nawet. Moja naczepa jest gotowa, no tylko pytanie, gdzie jest moja naczepa teraz? Tam gdzieś jest jakaś flaga. Nie mówcie, że to samo będziemy wieźli, co przywieźliśmy. Nie, no chyba nie. By było trochę coś podejrzane. Tak, wiecie co, dzisiaj wiadomo, że to levelowanie jest na luzie, ale jakoś tak dzisiaj mam ochotę, trochę czasu mam. Jeszcze muszę ponagrywać oczywiście inne odcinki, ale zresztą tylko pytanie dzisiaj chyba, bo ja to w niedzielę nagrywam, jakby się ktoś pytał. I nie jestem przekonany, czy ten odcinek wleci w niedzielę, chyba że mi YouTube no najwyżej zrobimy trochę na inną godzinę, że na... Widzowie, no bo czasem widzicie, już wam się tłumaczę. Już wam się tłumaczę, teraz sobie zatankujemy od razu. Już wam się tłumaczę, moi drodzy. To jest po prostu tak, że ja staram się te odcinki wrzucać zazwyczaj o 20 z Eurotracka. To już taka stała godzina. Tylko jak widzę, że YouTube na przykład za długo to przerabia, to wiadomo, wolę przesunąć tą godzinę na 21. Widzę tak do 22 maksymalnie. Tak jak widziałem w statystykach, tak oglądacie. Ale ty, drogi widzu, oczywiście możesz, jeżeli oglądasz, słuchasz, to możesz śmiało w komentarzu napisać a propos godziny, jaka na publikację jest dla ciebie idealną godziną. Czy 20 jest ok? Czy na przykład 21? Ja nie zamierzam nic zmieniać, chyba że wy będziecie chcieli tej zmiany. Możemy znowu ankietę też zrobić. Ale staram się, powiem wam szczerze, staram się to jakoś poukładać, ponieważ no... Dobra, tu sobie od razu zatankujemy. Bo wiecie co, będzie tak. Plan kanału jest taki, że będą wlatywały jak najbardziej nadal odcinki z Eurotracka, bo tej serii, jak widzicie, nie zamierzam jakoś odpuszczać. Ale tanie paliwko. Następnie no będą wlatywały tak czy siak, póki co no się jeszcze pomysły nie kończą na Supermarket Simulator, chociaż pewnie znając mnie, no to coś może do tego czasu się zmieni, że wejdzie jakiś update i zacznę od nowa. Kolejna rzecz to będę nagrywał też od zera do milionera z Farminga serię, taką już zupełnie inną. Też można powiedzieć bardziej realistyczną, z minimalną ilością modów. No i jeszcze będą w międzyczasie jakieś poradniki, czasem do Eurotracka też będą one wlatywały. Ostatnio ich nie nagrywałem. Ale do Farminga muszą być poradniki, też do supermarketu parę mam poradników. Także to wiecie, to czasem wychodzą po 4 odcinki dziennie. I to już się robi dużo tego. Zazwyczaj schemat jest taki i może przy nim zostaniemy, ale możemy zmienić, bo wiecie, Farminga mogę wrzucać, nie wiem, jakoś koło południa czy koło 14 na przykład. 14 akurat się nie sprawdziła, południe też nie wiem, czy jest dobrym. Potem 16, no to wlatuje supermarket. No zazwyczaj czasem mówię, coś się przesunie, ale generalnie 16 wlatuje supermarket. No i przykładowo 20 wlatuje
Eurotrack. Czasami jest też tak, że jak jakiś poradnik wrzucam z supermarketu, no to on tam wlatuje też o 18. Bywa i tak. Także różnie, widzicie, to jest naprawdę to różnie. Bo kurczę, byśmy musieli się może przekimać, żeby w nocy nie jechać, ale... A tam spieprzać mi z tym mandatem. 5000 za 10 na godzinę, wiecie co? Skandal. Tak szczerze, to nawet nie patrzyłem, co my wieziemy. Nie, ja naprawdę, słuchajcie, tak kliknąłem, wybrałem, tylko po dystansie i wiecie co, to możecie się śmiać. Ale ja kompletnie nie wiem, co wieziemy. Dobra, tam jak już mandat dostałem, to już pierdzielę te ograniczenia, no. Teraz się trochę depnąć, bo... Teraz trochę będziemy musieli, w tej trasie będziemy musieli trochę, widzowie, depnąć. A następnie skręć w lewo. No bo jak wzięliśmy dwie trasy, to jednak to był średni pomysł, jak widać. Skręć w lewo. Pasowy, ty gdzie mnie tu się tak wychylasz, chłopie? Dobra. Tutaj będziemy troszkę grzali, moi drodzy. Skręt w prawo. Tak na upartego też bym nie musiał iść spać, bo oko jeszcze nie jest takie zmęczone, ale wiecie co, zobaczymy. Myślę, że jechać, słuchajcie, przez West Balkans, jak naprawdę tu są fajne widoki, w nocy w tym momencie wydaje mi się bez sensu, więc myślę, moi drodzy, że tak 21 się kimiemy. Ojejku, jak ja tu mam wylecieć teraz? Tu spróbujemy się wepchnąć. Nie chcę, słuchajcie, przez West Balkans jechać w nocy. Tu są zbyt fajne widoki, także mamy 19, 21 bym się kimnął. Zobaczymy, jak tam. Tu troszeczkę prędkość minimalnie będzie w postaci timelapsa, widzowie, jakby ktoś się dziwił. Także troszeczkę dla przyspieszenia akcji będzie mały timelapse. Oj, zobaczcie, no i kolejny przykład. Ten kierowca zarobił tam 16 tysięcy, poprzedni zarobił tam koło 4, no czyli tu można to tak policzyć, że no 20 przez 2 to każdy zarobił podyżkę. No i to jest spoko, no i o to mi cały czas chodzi właśnie odnośnie moda Real Economy. Bo może się nie zrozumieliśmy po prostu z tym kolegą, jakby jakie jest moje założenie i on dlatego tak uparcie tam mnie gdzieś przekonuje, ale nie chcę, nie lubię. I tu mamy średnią, łatwo średnią wyliczyć. Bo tu można, jeśli nie było minusa, no to nie odejmujemy, tylko liczymy średnią. I dla mnie to ma sens. Ojej, ten jak się tu wlecze. Czekajcie, to jest dwukierunkowa? Teraz nie wiem, nie jestem przekonany, jak my tu jedziemy, to jest chyba dwukierunkowa. Trudno, wyprzedzam. Nikt nie jedzie, to wyprzedzam. I wtedy mamy średnią, tak? I to też nie jest przecież za kurs, nie wiadomo jaka kasa. No nie jest to kasa duża za kursy. Wtedy. Więc ja uważam, że to jest wszystko jak najbardziej gites. I tutaj będę nadal przy tym stanowisku, moi drodzy, stał. Bo gdyby nie ci kierowcy minusów nie generowali, nie byłoby z tym problemu. Nie wiem, dlaczego generują minusy. Jest po prostu, Eurotrack ma pewne błędy na jakby, no... I co zrobisz? No nic nie zrobisz, to są błędy Eurotracka, nie moje. Ojej, czemu to jest 50, ludzie? Specjalnie wstawili, żeby takie jelenie jak ja dostawały mandaty pewnie. Bukareszt odkryliśmy, o zobaczcie jak ładnie. Dwudziesta godzina, zaraz nie, no 21 chce mi spać. Na dole pewnie będzie salon jakiś ciężarówek, na szczęście nas on nie interesuje, ale agencja pracy by nas bardzo interesowała. O, pociąg jaki realistyczny, fajne to, widzowie. Taki ładny pociąg. Troszkę nadrabiam, słuchajcie, w postaci timelapsa, ale też nie będę szalał, bo mandaty mam włączone, co widzieliście. I chociaż one są bez sensu w przypadku tych stuczek, no to wiadomo, że za prędkość już
ruchu słuszne. Jak widzicie, kolejny kierowca, kierowczyni, no to zarobiła 18 tysięcy. I to taka fajna średnia potem wychodzi z tych zleceń. A za chwilę kolejnych kilku wleci, co będą ładny minus mieli. I jakby o to mi chodzi cały czas. Na rondzie zjedź drugim. Zresztą dla mnie, słuchajcie, jak ja bym miał robić zlecenia i na nich mieć minus, no to dziękuję bardzo. To w ogóle nawet bym nie siadał, bo to jest szkoda, wiecie, roboty. To jest tylko Eurotrack, to jest jakby nie patrzeć gra, to nie jest cały mój świat. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ja mogę, nie wiem, challenge podjąć na jakąś dół... I wiecie, może się zdarzyć tak, że... Słuchajcie, widzowie, no jest to bardzo prawdopodobne, aczkolwiek jeśli będzie ten ogranicznik, niekoniecznie musi się to wydarzyć, ale... Trzymaj. Może być tak, że... A następnie skręć w prawo. Jak zrobimy tą trasę 5000 plus... Skręć w prawo. Ja wam zapowiedziałem, jakby nie patrzę... W tym przypadku będę się sugerował, żeby trasa pasowała do waszych oczekiwań, więc ostatnią rzeczą w ogóle nie będę patrzył na to, jaki jest zarobek za tą trasę. Tak? To wiecie, to w ogóle nie będę patrzył na zarobek. Moim zarobkiem ma być exp. Ale też może się tak zdarzyć, że to zlecenie, słuchajcie, wyjdzie mi na minus, bo na przykład no może być tak, że będę tak zmęczony, że rozwalę ciężarówkę, nie? Słuchajcie, nie można tego, wiecie, wykluczyć. Tak? Nie można, moi drodzy, tego wykluczyć. Ja nie wiem, co się może tutaj wydarzyć, ale ładnie, zobaczcie, widzowie, no przecież po prostu to jest... To jest, widzowie, po prostu petarda, nie? To jest po prostu, słuchajcie, petarda, te widoki. West Balkans, no. Dobra, ja tu na widoki patrzę, a zaraz będzie... Zaraz będzie, wiecie, co będzie, nie? Zaraz coś przydzwonię. Dobra, żeby nie przydzwonić, to idziemy spać. Bo to już tak widzę powoli. O, jest jakieś łóżko akurat w tle. Sobie akurat zdążę picie przynieść w tym czasie, moi drodzy. I już sobie spokojnie jakoś tam... O, widzicie, 900 km przed nami, tragedii nie ma. Ale odkrywamy kolejną... Stówki nie będę przekraczał dzisiaj, obiecuję. Obiecuję, drogi widzu, żeby nie było, że jestem jakiś szalony, nierealistyczny człowiek. Obiecuję, drogi widzu, tobie obiecuję, że stówki nie przekraczam. Tutaj jest chyba ten parking. Ale tam mieli... Dobra, tam ty i te twoje ale. Iwona, wiesz, gdzie ja mam te twoje ale, nie? Dziewczyno. Wiesz, gdzie ja mam te twoje ale. Uwielbiam to, nie? Jak ta Iwona i jej ale. Dobra, zobaczmy, jak nam tutaj zlecenia przyszły. O, widzicie... No i macie przykład. Megan zrobiła minus 3000, drugi zarobił 73. No to łatwo to wyliczyć, to 3000, to jakby wiecie, no... To jest najlepszy dowód, że mam rację. O, kolejna bez ładunku musiała wrócić. Dobra, słuchajcie, a chyba jak zrobimy pauzę, to na mnie nie... Ja muszę szybko picie przynieść. Minutka. Dobra, moi drodzy, lecimy. Jeszcze tutaj widzę ciemno. No i sami widzicie, właśnie po tym, co leci na pasku, że macie to tak... Trzech kierowców może zarobi, niektórzy też nierealistycznie zarabiają, jak już mamy tak naprawdę się czepiać, ale niektórzy robią totalne... Znajdziemy inną trasę. Totalne minusy, tak? No i tak to jest, widzowie, no. Dlatego te moje wyliczenia jak najbardziej... Jak widzicie, są prawdziwe. I tak patrząc pod tym kątem, nie, że Eurotrack nie jest dopracowany, że kierowcy robią minusy, no to ta wartość zleceń o połowę obniżona ma sens. Ta akurat o połowę, no bo normalnie to wiecie, normalnie to nierealistyczne takie jest. Ja tam się nie spinam z realizmem, no ale jak myślicie, no dlaczego, moi drodzy, dlaczego zbiłem tę wartość tych zleceń? No żeby po prostu było trochę więcej przyjemności, troszkę adrenalinki z tego. Ale nie znowu przesadnie w drugą stronę, bo to
świecie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. Także myślę, że tak jest ok. Bardziej na razie chyba nie planuję. Mówię na ten moment, wiecie, może wyjść za jakiś czas, że zmienię zdanie i jeszcze zbiję te wartości. Na pewno nie podniosę, to już mogę wam powiedzieć. A może wyjść taki moment, w którym jeszcze bardziej je zbiję. Zobaczymy. Będziemy testować, moi drodzy. Natomiast tak czy siak uważam, że jeśli nasi kierowcy robią minusy, to jest to, co no nie powinno mieć miejsca. Bo jeśli już tak mamy naprawdę to konkretnie porównywać, no to okej, zdarzy się, że jakiś kierowca minus zrobi, bo nie wiem, miał tam jakąś przygodę na drodze, nie wiem, laweta musiała przyjechać, tam pomoc drogowa, znaczy się, to jakby to rozumiem, tak? I to jeden na 100 zazwyczaj, no ale nie co trzeci. I to tylko o to chodzi. Dobra, no 50 to akurat mogę się herbatki napić. Bezkolizyjnie, widzowie, chociaż wtedy pamiętacie, jak się herbatki napiłem w... Chyba to było Norwegii, jeśli dobrze pamiętam i źle się to skończyło. A ja na razie widzicie, żeby oszczędzać, też nie naprawiam ciężarówki. Jakoś nie czuję potrzeby, na razie jej też sobie jakoś nie ulepszyłem. Drugim zjazdem. W zasadzie powiem wam szczerze, że w tym Volvo wszystko na razie jest, jakby takie rzeczy wizualne. No tak, wiem, kobietkę, o właśnie, na długą trasę to ja mogę tu kobietkę posadzić. Jeszcze powiem wam szczerze, ja zwyczajnie czasu nie miałem się tym zająć, to się wam przyznam. Tyle co przejrzałem, czy promoc nie ma jakiegoś update'u. Czy mody nie mają update'u? Chociaż dziś, jak włączyłem Eurotracka, to coś mi się, moi drodzy, aktualizowało. To taka ciekawostka. Co to było, nie wiem, ale coś mi się tam aktualizowało. Ale to chyba nie jest jakaś nowa wersja Eurotracka, bo nie zauważyłem przynajmniej, żeby zmieniła. To możliwe, że mody się aktualizowały jakieś. Ale nie widzę, żeby coś tutaj się w czymś zmieniło. Ostatnio, szczerze wam się przyznam, to codziennie zaglądam na stronę z modami do Supermarket Simulatora. No, tam też, no i widzicie, w przypadku supermarketu też już jestem zwolennikiem minimalizmu. I też mnie martwi to, że znowu ludzie zaczęli wrzucać jakieś durne mody na kasę. Nie wiem, to akurat według mnie powinno być zakazane. W sensie, że strony powinny to z natury usuwać, jakby. Jest to dla mnie głupota, nie? Już sam supermarket, słuchajcie, jest tak prostą grą. Jeszcze sobie ułatwiać, to jakby psuje całą zabawę. Tak samo zresztą w Eurotracku macie, no. Słuchajcie, no. Jak widzicie, może męczę się troszeczkę czasami z tym levelowaniem, bo zaczęliśmy to tak specjalnie popełniając błędy i dlatego mamy 50 tam, już ponad 50 odcinek, a jeszcze nie jest wylevelowane całe konto na full. Ale jak widzicie, no ja to zrobiłem z przyjemnością, żeby wam pokazać, że... Bo pamiętam, że w poprzedniej serii ludzie się dziwili, że tak szybko wylevelowałem, że tyle kasy zarabiam. Że coś tam pewnie matacze. Stąd powstał pomysł na nagranie serii, której wszystko robię na waszych oczach. I jedyne, co zrobiłem poza odcinkiem, to żeby już nie przedłużać, no bo w kółko to też byłoby nudne. To czy kończąc odcinek, czy czasem zaczynając nagranie, to robię jedynie dwie rzeczy w tej chwili poza odcinkiem. To jest przejrzenie pracowników, tak? Czyli przejrzenie, jak oni levelują i zmiana tam tych priorytetów levelowania. No bo jakbym tak na każdym odcinku miał, wiecie, to robić, to... Dzisiaj akurat zrobiłem to na odcinku, ale często jakby widzicie, że oni też levelują i fajnie levelują, jak tego długodystansowca swoją drogą właśnie wyrabiają. No to robię to już tam poza odcinkiem, no bo to nie jest tam nic takiego, wiecie, ważnego. No i jak sami zauważyliście, wybieram... Zlecenie już też, no bo... No widzowie, wbrew pozorom, słuchajcie, wy macie trochę łatwiej, nie? Bo
sobie możecie zlecenie wybrać już 10 raz to samo. I wiecie, a jak ja tu mam z jednej strony challenge odkrywania mapy, no też się na to, jak widzicie, tak nie spinam totalnie, ale gdzieś tam mi na tym zależy. Z drugiej strony, no nie chciałbym, no co, no 3 odcinki pod rząd miałbym wieść, nie wiem, helikopter, no to nie byłoby to ciekawe, nie? Więc staram się też tutaj różnorodność. O, właśnie, musiałbym, ale to chciałbym już w Polsce, no bo w Polsce to ma swój urok, chciałbym zrobić jakiś ładunek znowuż wielkogabarytowy, którego nie będzie ani kasy, ani expa, ale czuję niedosyt, bo w tamtym odcinku mi coś nie pykło, trochę chyba mnie przerósł ten ładunek, w sensie moje Volvo przerósł, to się przez to tak jakoś skończyło nie za bardzo. Ale chciałbym jeszcze raz pomyśleć o ładunku wielkogabarytowym w Polsce. To też jest, pamiętajcie, że ładunek wielkogabarytowy na Promocie i Poland Rebuilding jest troszkę challenge'em. Bo na tej mapie kijowej Polski, taka, która jest w DLC fabrycznie, to sobie tam przelecicie. Ale już na Promocie się robi ciasno niekiedy w niektórych miejscach. Jest dużo znaków, dużo dodatków, które powodują ciasnotę. Jeszcze mnie kusi, może zrobię test, tylko to już wtedy na tym koncie bym tego nie robił, bo to jakby jest niezależne do... niezależne, słuchajcie, do Promotsa. Jakby nie działa na Promotsie. Jest taki projekt, widziałem, obserwuję to, widziałem, no fajnie. To, słuchajcie, to są moje okolice, kompletne moje okolice, których... drogi, po których, no... wiele razy jeździłem, czy też jeszcze mi się zdarza jeździć. To jest... to się nazywa chyba Wirtualna Wielkopolska. Nazywa się to Wirtualna Wielkopolska 1-5, jeśli dobrze pamiętam. Taki gość na YouTubie to tworzy, Mamet, chyba? Dobrze pamiętam? Chyba on. Super to zrobił, naprawdę super. I tam właśnie droga... gdzie jedziesz 92, cała ta droga, fajna, fajna sprawa. O, dzisiaj dwa miasta, zobaczcie. Bałkański odkrywca, 10x30, wy tego nie widzicie, bo to mi na Steamie wyskoczyło. Czyli mam 10 miast na 30 odkrytych, czyli 20 jeszcze muszę odkryć. Wiecie, dlatego to ma swoje plusy, bo gdzieś tam te statystyki nam w miastach wzrastają. Natomiast nadal te kraje mnie dziwią, że... jedyne, co mi się wydaje, dlaczego tam jest wpisane 40 krajów. Tam było 43, no zaraz zobaczymy po odcinku, jak nie zapomnę. To jedyne, co mi się wydaje, moi drodzy, to pewnie Promoc liczy te kraje, które jakby są dodane w tych ich dodatkach kolejnych, a tych dodatków ja nie mam. Tak mi się wydaje. Bo inaczej, słuchajcie, tego nie umiem wytłumaczyć. Skręć w lewo. Bo skąd by to się tam mi wzięło? No tu nie ma tyle krajów. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Krajowa. Skręć się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Co za imbecyl, tym bardziej, że chyba ma jakiś imbecyl napis. Jakiej kolizji? Gdzie ty masz kolizję, chłopie? No i zobaczcie, jaki bez sensu mandat. Trzymaj się prawej strony. Gdzie ja, widzowie, kolizję spowodowałem? Przecież nawet nie zahaczyłem. Na rondzie zjedź. Chciałem powiedzieć, co za imbecyl, bo ma imbecyl na naczepie napisane. Bo tak na szybko, wiecie, jak jechałem, to tak na szybko można było to przeczytać, nie? Zjedź z ronda. Oj, troszkę za szybko. A nawet, aha, my jeździmy do Bośni i Hercegowiny, nie? Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że słuchajcie, podzielę to na dwa odcinki, widzowie. Skręć się do skrętu w prawo. Powiem wam szczerze, że możliwe... skręć w prawo. Że podzielę to na dwa odcinki, bo troszeczkę... troszeczkę chyba się nie wyrobimy czasowo. No dwie godziny odcinek to bez sensu. Równie dobrze mógłbym jedną długą trasę wziąć.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale ładnie tu jest to, słuchajcie. Jednak to jakiś tam urok jest tego... tego West Balkans, widzowie. O! Wykręcimy? Wykręciliśmy, dobrze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale o wiele trudniej się jeździ na kamerze zewnętrznej. Nie wiem, czy wy też tak macie. Jakby ja wiadomo, czasami tam wam pokazuję widoki, dlatego też ją włączam, żeby miniaturkę zrobić. Natomiast nie wiem, już tak się nauczyłem, że ja tylko jakby do parkowania używam kamery zewnętrznej. I ja wiem, że tutaj są też tacy prawdziwi fachowcy, którzy i na kierownicy grają, i prawdziwi kierowcy tirów, którzy faktycznie te manewry robią w kabinie. No, teoretycznie tak to powinno wyglądać. Ja nie jestem kierowcą ciężarówki, dlatego też mi łatwiej na zewnętrznej kamerze. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, w lewo, no to już trzeba pas zająć. Skręć w lewo. A że tu w lewo, a tak to zrobili. O! Dobra, jakaś granica, widzowie, przed nami. Mam nadzieję, że znowu drogi do rowerów nie będzie i 30 na godzinę. Trzymaj się lewej strony. Jak mnie tutaj włączyli, jakieś pikotko. A czemu lewej, a on jedzie prawą? Czekajcie, ja mam wrażenie, że mnie coś tu w jajo robi ta Iwona. Tutaj jest waga przecież. Jak tu jedzie ciężarówka, jedziemy za ciężarówką. Czemu ta Iwona mnie kłamie? I bym mandat przez Iwonę dostał, widzowie, zobaczcie. Co za... nie będę już przeklinał. Ale chociaż uśmiech jest tam narysowany, to dobre i to. No co za Iwona, nie? Jak ona śmie mnie tak kłamać, widzowie? No to skandal, słuchajcie. No jak nie udało się? Przecież wjeżdżałem. Ej, no a co to? To nie była waga, to na co wjeżdżałem za tym tirem? Może się możemy zatrzymać tam. Ja pierdzielę, 3000 minusu. Ja myślałem, że to była waga. Przecież. Znowu droga rowerowa, widzimy. Pierdzielę tą drogę rowerową. Słuchajcie, ja myślałem, że to była kontrola wagi. No dobra. Dobra, grzejemy, bo nie ma czasu. I tak to chyba podzielę, moi drodzy, na dwa odcinki, bo tu dopiero mamy... nie wiem, ile przejechaliśmy, niezbyt wiele. No chyba was pogrzało z tą 60-ką. Bułgaria. Ja pierdzielę. No kto tu 60-kę postawia? Za chwilę pociąg będzie mnie torami wyprzedzał. I powiedzcie, gdzie tu jest sprawiedliwość? Widzowie, gdzie tu jest sprawiedliwość? Pociąg będzie sobie stówką leciał, a my mamy 60-kę. Na szczęście nie widzę pociągu. Może 30 od razu ustawcie. Będzie droga rowerowa. No, 50 dali. To zaraz będzie pewnie 30 znowu. A nie, jest 90, dobra. Dobra, jedź tym karawanem żółtym. Ej, chłopie, no jedźże, no co ty robisz? Jechać. Nie ma spania. Coś czuję, że muszę tutaj, widzowie, troszkę wkroczyć do akcji, bo ja tu ruski rok pojadę. Jak te barany będą tak się wlokły. Firmowe paliwo, Malina. Firmowy samochód. Dajesz, Malina, dajesz. Trzymaj się prawej strony. Firmowe paliwo. Prawej strony. Firmowe paliwo, Malina. O kurde.
A, dobra. No, ale niestety takie imbecyle się zdarzają na trasie i dobrze wiecie, co po zebrach wyprzedzają, więc jestem teraz takim... Skręć w prawo. Ale wy już to zauważyliście, że wam czasem naśladuję, odgrywając tutaj pewien roleplay. Naśladuję takich, co się łapią na record video. I robią właśnie takie rzeczy. No niestety, to jest akurat przerażające. Wiecie, w Eurotrucku możemy sobie pożartować. I spoko, to jest tylko Eurotruck. Dlatego mówię, że też nie ma co mieć takiego, wiecie, kija w tyłku, nie? Co do tej sprawy, ale... Skręć w lewo. Ale jednak, jeśli chodzi o świat realny, no to powiem wam szczerze, to już jest przerażające, że niektórzy tak jeżdżą. To już jest mega niebezpieczne, nie? Pośmieszkować to my sobie możemy w Eurotrucku, to jest tylko Eurotruck. Ale już w świecie realnym to już takie wesołe nie jest. Kasy nam ładnie przybyło. Ktoś tam ładnie się spisał. Kurczę, zastanawiam się też, moi drodzy, czy minimalnie sobie nie przybliżyć jakby siedzenia, czyli pola widzenia, bo bym lepiej może licznik widział. I nie mam, widzowie, na myśli ograniczenia prędkości, no bo to i widzimy do góry, ale... Bardziej mi tu chodzi o ten zasięg na przykład paliwa. Akurat spalanie średnie to mi tam do niczego potrzebne tu nie jest. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. Ja się dzisiaj spieszę, mam gdzieś twoje pik, pik, pik. O, policjanty. A zwolnić. Chociaż nie no, tutaj wjechaliśmy na fajną trasę, zakrętasową, więc tu nie ma co aż tak grzać, bo możemy coś odjukenowić, a lepiej niczego nie odjukenawiać. Wiecie jak jest. Jeszcze mi tu prędkość zbijacie, czy was już pogrzało? A, bo granica jest, dobra. Znowu droga rowerowa się zacznie. No teraz to chyba droga dla pieszych, słuchajcie. 20 na godzinę, droga dla pieszych. Serio, widzowie. To już nawet nie jest droga rowerowa, tylko chodnik w tym momencie. Tu jest 8. Aby was pogrzało z tą ósemką, wiecie gdzie ja to mam. Tir, na prawo. No następna, widzicie, zlecenia nie mogła znaleźć. No i to dlatego się moja teoria sprawdza, nie? Zobaczcie, 10 tysięcy straty. No dlatego muszą te zlecenia tak wyglądać, co by tam niektórzy... W sumie nie niektórzy, bo chyba tylko jedna osoba tak pisze. Ale załóżmy, co by niektórzy, słuchajcie, z was nie pisali w komentarzach, muszą te zlecenia tak wyglądać, bo to naprawdę w momencie, kiedy jest 10 tysięcy straty, to nie ma sensu. I cała zabawa w ogóle nie miałaby sensu, jeżeli byśmy mieli... na każdym pracowniku mieć minus. No proste, no. Proste, kochani moi drodzy, proste. Tylko głupot nie gadam, no mam, jest to pokrycie, widzicie, dałem bardzo konkretne argumenty. Zawsze rozmawiam na argumenty, to nie chodzi o to, że ktoś tam jakieś moje widzi. Mi się poza tym, no ty autobusiarzu, poza tym, słuchajcie, ja nie zamierzam też nikogo do swoich jakby poglądów czy myśli na siłę przekonywać, bo to też jest bez sensu. Każdy niech tam ma swoje zdanie. Gra tak, jak mu się to podoba. No mnie inaczej by się to nie podobało. Ej, spieprzyłem chyba, bo to nie jest w tą stronę? Dobra, nie, bo już zwątpiłem, ale to przecież pas jest w tamtą stronę. Czyli dobrze, można tu podjeżdżać śmiało. A w Serbii chyba jeszcze nie byliśmy, widzowie. A może byli? Nie, no byliśmy, jak jechaliśmy tam do Grecji, nie? Jak do Grecji jechaliśmy, to przez Serbię przejeżdżaliśmy, bo pamiętam, że flaga mnie z tropu troszkę... Właśnie, widz napisał, pozdrawiam cię serdecznie, drogi widzu, który napisałeś. Aż się nie dziwię, że do takich momentów czasem dotrwacie, napisałeś czas, jaka to jest flaga, szacuneczek, kłaniam się niziutko. Mega szacuneczek. Jedyne, co mam wrażenie, moi drodzy, to gdzieś mi tutaj... Mam wrażenie, bo nie patrzyłem, ale Albania mi gdzieś zniknęła.
Może właśnie przez tego promoca, jak do Grecji, no bo Albania tam jest na dole przecież, nie? Jakby nie totalnie, ale nie wiem. Albo mi się coś pomyliło, bo nie widziałem, była Albania zanim ten, a teraz jakby tak, a zobaczymy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Dobra, musiałbym się tu gdzieś zatrzymać i pod krzaczek pójść chyba, bo raczej wujka Czesia tu nie znajdziemy, widzowie. Zresztą nie oszukujmy się, wydaje mi się, że kierowcom w świecie realnym takie rzeczy się zdarzają, że czasem muszą gdzieś na parking zajechać i ich tak przyciśnie to gdzieś tam pod krzaczek, drzewko podlać. Mi się coś wydaje. Zresztą normalne, no słuchajcie, jeżeli ktoś całe dnie spędza w ciężarówce, to jest całkowicie normalne, moi drodzy, że... że czasem te 8 godzin, tak szczerze, no jeżeli pauzę, właśnie jestem ciekaw w ogóle, no tam czasem oglądają mnie kierowcy zawodowi, to może któryś się wypowie, jak to nie jest jakieś pytanie takie niedyskretne, bo mnie to ciekawi, no bo jeżeli jedziecie te 9 godzin, tak, i musicie zrobić pauzę, no to, no, aha, no tak, jeszcze są butelki, do butelki można narobić, tak? Mówię oczywiście o sikaniu, nie o dwójeczce. Nie wiem, czym tak umiał, nie? Bo rozumiem, że kierowcę w świecie realnym goni czas i to jest zawsze priorytet. No i to jest number one. Czas. Między pauzą a pauzą. No tak, tak jakby się domyślam z tego, co gdzieś tam słyszałem, a ile to jest w tym prawdy, no to już może potwierdzić tylko ktoś, kto jeździ. Albo się na tym zna. Więc ja tutaj tylko się domyślam, ale jedyne, co mi właśnie do głowy przychodzi, to ta buteleczka. Tam tak jak w Killerze, chce mi się szczać. To chyba pompa paliwowa. To nie chrzczę w gacie. To samo mu powiedziałem. To tylko Killer. Bo ja tak się Nie widzowie, że jak komuś z was padł do głowy teraz taki pomysł, że jak będę robił tą trasę, która może trwać 5 godzin, żebym buteleczkę sobie uszykował, to od razu mówię, nie, kochani, taki challenge to nie za darmo, nie. Nie, takiego challenge'u za darmo to nie podejmę, nie ma opcji. Zgłupię. Ale jakby jakiś challenge, coś za coś, to jeszcze jestem w stanie widzowie przemyśleć. A może ten challenge na live'ie zrobimy w ogóle? Nie musiałoby to być przecież w odcinku. Mogłoby być na live, no nie wiem. Ale na pewno z buteleczką taki challenge nie wchodzi w grę, widzowie. Nie, nie, sorry, very winę. Tu ja was uwielbiam, jesteście super, jesteście wspaniali. Wszyscy naprawdę jesteście wspaniali, co komentujecie, co oglądacie. Ale nie, nie. Nie, nie. Bez takich min. Żadnych buteleczek. Przygotuj się do skrętu w prawo. Nie ma takiego zjazdu, żebym tak chociaż w miarę realistycznie. No nie chciałbym, wiecie, escape'a teraz wciskać w czasie jazdy. Tak tyle to, wiecie, jakiś tam, jak widzicie, realizm stawiam, chociaż... Mówię, nie spinam się z tym realizmem, nie wiadomo jak. Ale tak... Na ekstremalne sytuacje uważam. Oby mnie znowu szlaban pokonał. Ale widzę, że tu chyba innego wyjścia nie będzie. Będzie trzeba, widzowie, skorzystać ze escape'a niestety. To już tutaj jak na autostradę wyjedziemy. O tu, przy wyjeździe. O tu. Będzie dobre miejsce, nie? Myślicie, o tu już sobie pas zajmiemy, to będzie dobre miejsce. Dobra, zaraz wracam. Lecimy, moi drodzy, lecimy!
Nie ma spania. No tak myślę, patrząc, że jakoś w miarę tamtej naczepy nie uszkadzałem. Znaczy, bardziej boty mi nie pouszkadzały, ale też im nie pomogłem w tym. Więc myślę, że po drugiej takiej trasce już troszkę dłuższej, to powinniśmy spokojnie właśnie ten level mieć już bity. Kolejny. Jak widzicie, już na tym etapie mi na tym specjalnie nie zależy. Ostatnio... Czy nie pamiętam, co ostatnio uzupełniałem. To było chyba ta ranga nie z ekonomiczną jazdą, a bodajże z pilną dostawą, ale nie wiem, czy dzisiaj sobie byśmy ADR-a jednego jeszcze nie levelowali. Bo jeszcze ADR-ów wszystkich nie mamy na full. Zobaczymy. Ile timelapsa? żeby szybciej przeleciało. Fajne tutaj są te widoki w tych West Balkans. On mi się bardzo podobał. To taka fajna nowość. Przypuszczam, że oni Grecję zrobią również fajnie. Widziałem tam wpis, słuchajcie, moi drodzy, na Steamie. I wyobraźcie sobie, że to Polacy jeżdżą, robią zdjęcia różnych fajnych miejsc i oni wrzucili. Znaczy twórcy SCS Software wrzucili zdjęcia tam chyba 4 czy 5 Polaków, którzy jeżdżą i robią zdjęcia do tej mapy, ale jeszcze nie wiedzą, kiedy ta mapa Grecji zostanie wydana. Czyli tak jak myślałem, robią dużo szumu naprzód, a jeszcze sami nie wiedzą, kiedy to wydadzą. Mnie tylko zastanawia cena, bo jak sama Grecja to jest, słuchajcie, jeden kraj, a tylko jeden kraj, to tak jak mówię, to nie powinno więcej jak 3 dychy kosztować. Jak wymyślą sobie cenę, nie wiem, 50-70 zł, to dzięki, ale mówię wam szczerze, nie kupię Grecji. A troszkę za dużo tej kasy. Spadać mi, kurde, 9 na godzinę szybciej, no co to, kurde, ścieżki rowerowe jakieś tworzycie? Co to oni mają z tymi 40-kami, z tą autostradą, widzowie? Ja nie wiem. Ten fragment widzę, że jechaliśmy. No już będzie nam się coraz więcej teraz powtarzało. No chyba, że sam zacząłbym się bawić GPS-em i zmieniać te trasy. Jest to zawsze jakaś opcja, nie powiem. Znaczy, siłą rzeczy będę musiał, słuchajcie, jeśli chcę mieć 100% odkrytej mapy, aczkolwiek myślę, że to jest bardzo trudne, bardzo trudny challenge. W tak krótkim czasie, bo wiadomo, jak ktoś parę lat ma Eurotracka, to jest to, widzowie, wykonalne, ale w krótkim czasie mi się wydaje, to jest bardzo trudny challenge. W ogóle nie sprawdzaliśmy, jestem ciekaw, ile tym Volvo zrobiłem przebiegu, bo tak robiliśmy różne trasy i kompletnie nie zwracałem uwagi na ten przebieg. Tutaj tego nie widzę, no bo przez to pewnie tutaj powinno być to widoczne właśnie na liczniku, no ale przez to, że jestem tak daleko od... Tak daleko siedzę od kierownicy, no to nie widzę, ale mi tu porobili znowuż ograniczenia. Dobra, nie będziemy mandatów zbierali, bo szkoda kasy, słuchajcie. Za to, co mam mandaty, to już bym mógł dawno kolejną ciężarówkę kupić. Wiecie, jak jest. No ale taka 80 na 3-pasmówce, właściwie 4-pasmówce, bo jest jeszcze buspas. Trochę bez sensu. A, pamiętam tą trasę. Tam jest ten budynek podobny do Mariota. Jechaliśmy tędy już chyba z 2 razy. Nawet nie wiem, czy w którymś z poprzednich odcinków tędy nie jechałem. Tu będą te takie fajne domki przy drodze. No, kojarzę. Widzicie, mam pamięć wzrokową i zazwyczaj jak gdzieś jadę, no to potem już pamiętam, że tędy jechaliśmy. Belgrad, tak jest. No to rura. A 400 km już wiele, do szczęścia na mnie. Ty mi tu nie wyjeżdżaj, ty gałganie, ty jeden. No, mam nadzieję. Wiele tam już nam nie zostało, widzowie. 400 km do celu. W sumie nie jest tak długie. Myślę, że wiecie co, ostatecznie to wrzucę jako jeden odcinek.
Tak, teraz troszeczkę zrobiłem w formie timelapsa przyspieszenia, w sensie prędkości również jazdy. No to widzę, że się jakoś tam uwiniemy. No oni też tyle jadą. Niech nie ich łapcie za prędkość. A nie biednego, kurczę, Tirolota. Tak mnie teraz naszło, jestem ciekaw, czy też swoją drogą pracownicy, słuchajcie, ale nie, no jeżeli pracownik by dostawał mandat, to on chyba z własnej kieszeni płaci, a nie z mojej. No z jakiej racji ja mam mandat płacić za pracownika? Co jedynie jest ryzyko, tak mi się wydaje, że skoro robią minusy, a tego też niestety nie widać, moi drodzy, że skoro pracownicy robią minusy, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to rozwalają ciężarówkę i... No chłopie! Udźwa! Jest 80. A tu jest 60. Jak baran. Ty tam jedź na lewo, ja jadę na prawo. To wydaje mi się, że chyba jednak niestety mnie na koszty narażają w postaci... kurczę, serwisu. Tak mi się, widzowie, wydaje. Bo coś mi są te minusy bardzo podejrzane, wiecie? Za dużo mam tych minusów u pracowników i to jest podejrzane. Chociaż ta parę dni było tak, że oni właśnie dzisiaj jakiś update właśnie mi wchodził. Coś tam się pobierało i już z tego, co zauważyłem, to te samochody, te boty w sensie, nie jeżdżą tak kwadratowo. Jakkolwiek, słuchajcie, to brzmi. Oni już tak kwadratowo nie jeżdżą. Strasznie jeździli tak jakoś kwadratowo i strasznie też się blokowali, więc pewnie, no przypuszczam, że skoro boty tak jeżdżą, no to tak samo musieli jeździć moi pracownicy. I przez to mi rozwalali ciężarówki. Co, znowu bramka? Ludzie, no ile tych bramek? Opanujcie się. Weźcie, wy się opanujcie. Ile ty? No jedź ty, gałganie ty. No jedź mi tym białym tutaj dyliżansem. Ja na prawo jadę, chłopie. Jedź, bo ci przydzwonię, jedź. No, kurde. No to stój, jak nie jedziesz, to stój. I bardzo dobrze. Oni mnie czasem denerwują. Już pojadę te 40, żeby kuźwa nie dostać mandatu, nie? Faktycznie te mandaty, to powiem wam szczerze. Chociaż u mnie to też by tak było i już wiecie, dlaczego ja nie chcę tych mandatów wyłączać, bo gdybym je wyłączył, to troszkę wiecie, jakby to się skończyło. Ta moja jazda by nie była taka... Chociaż jakbym jechał, słuchajcie, długą trasę i te 5000 plus i przecież miał założony kaganiec, to mogę mieć mandaty wyłączone, bo to i tak większość z was krytykuje te mandaty, że one są kompletnie nierealistyczne. No i to jest prawda, no bo boty, kurczę, w ciebie wjeżdżają i pozamiatane. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Więc ja, widzowie, jestem jak najbardziej... Zjedź w prawo. Jak najbardziej za. Znowu droga rowerowa, ja pierdzielę, ja uwielbiam te drogi rowerowe. No jedna chociaż normalnie zarobiła, Lisa zarobiła 10 tysięcy, bardzo tak sensownie, nie za dużo, nie za mało. Gdyby każdy pracownik, słuchajcie, tak zarabiał, nie byłoby... O Jezu, tu się... Myślałem, że to są dwa pasy. Hej, chłopie, ja tu jadę teraz. Nie, tam się tu nie wtryniaj czasem. Ej, no patrzcie, jak mi się wtrynia. Gałgan tym Mercedesem, tu ja jadę, ups. No i tak się wpychałem, że... Tak się wpychałem, że przydzwoniłem. No jedź!
Ja jadę, chłopie. No gdzie się pchy? Znaczy wiem, że ja się wpycham, żebyście potem nie pisali, widzowie, w komentarzach. No to ja się wpycham, ale... Grzecznie, kulturalnie się wpycham, a ten mi się wpycha, no to... Wiecie. Wiecie jak jest. Ja tu się spieszę, słuchajcie, trzeba odcinek skończyć, a nie... No dalej, sprawdzać mi te dokumenty, co to kurde. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, Iwona, no. Zjedź w prawo. Chorwacja, aha, do Chorwacji. A my jedziemy... Ale my i tak chyba gdzieś do Bośni jedziemy. Może nie chce mi się teraz sprawdzać. Ale mnie kusi, żeby przejechać. Ale nie, znowu będzie mandat 10 tysięcy. Ale jak to było, że ja wtedy, słuchajcie, mandatu nie dostałem? W poprzedniej serii zrobiłem ten manewr, że sprawdziłem, czy można nielegalnie granicę przekroczyć i no jedyną waszym pomysłem było to, że miałem wyłączone mandaty, ale właśnie nie, moi drodzy, bo ja... Widzicie, że ja naprawdę rzadko, no może tutaj się w końcu przełamię i wyłączę te mandaty, bo jednak one są faktycznie bez sensu, ale... Nie chcę spać tam, nie będę spać. Natomiast no wtedy na pewno nie miałem wyłączonego, bo wtedy miałem taką samą zasadę. Zresztą miałem to też w tym poradniku nagrywałem. Że polecam robić taką zasadę, że po prostu... Na początku, dopóki się nie opanujesz, jak ktoś w ogóle z Eurotrackiem nie miał do czynienia, to i symulację zmęczenia warto wyłączyć i mandaty, żeby trochę jakoś tam ogarnąć, jak ta mechanika działa gry. Żeby sobie nie narobić jakichś tam szkód, a później jak najbardziej włączyć te mandaty. I zawsze to mówiłem, więc sam oczywiste, że się do tego stosuję. No tutaj akurat zaczynałem serię, to od razu miałem mandaty włączone. Tam był chyba jeden odcinek, co na Litwę jechaliśmy, no to wtedy widzieliście, że wyłączyłem. A chyba w którymś z poprzednich, jak miałem kaganiec, nie? No było coś takiego. Ale tak coraz bardziej mnie przekonujecie w tym, co też piszecie w komentarzach, że faktycznie te mandaty są tak głupie. I to jest tak głupio skonstruowane, że... Zobaczcie, tutaj 30 znowu. To jest naprawdę bez sensu. I weź tak się kulaj. No i to są rzeczy, które wiem, że tak, to już dobrze, widzowie. Ustalamy. Zrobię tą długą trasę, będę mieć kaganiec, spoko. Ale nie wyobrażam sobie mieć włączonych mandatów, żeby właśnie przy tak długiej trasie, tak przy bramkach się kulać, kurczę, o. 30 na godzinę na drogę, to jest droga rowerowa dla mnie, więc nie ma opcji, żebym ja 30 się kulał. Chociaż jak wyjeżdżam z tych bramek, to chcę... I to nie chodzi o to, żeby stówą podjeżdżać pod bramkę, wiecie, no... Ale jak wyjeżdżam spod tych bramek, to chociaż chcę normalnie przyspieszać, a nie tam się kulać 30 na godzinę przez nie wiem ile. Także tak możemy zrobić. To mnie najbardziej czas zje na całej trasie. Takiej długiej, myślę, że to moglibyśmy nawet pół godziny czasu zaoszczędzić. Mówię czasu pod kątem odcinka. A następnie zjedź w prawo. Jeśli by takich durnych po prostu spowolnień nie trzeba robić, nie? Zjedź w prawo. I to nie chodzi o to, żeby grzać, wiecie, nie wiadomo ile i nie wiadomo gdzie. Uj, jest, już myślałem, że przydzwonię, bo się zagadałem z wami. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, Iwonuniu, Iwoneczko, Iwono, Iwolindo. 19 zł, no to... To na szczęście nie jest to jakaś kosmiczna cena. Skręć w prawo. Oj, jedź ty, cysterniarzu. Ej, widzicie, zblokował się cysterniarz i trzeba na niego trąbnąć. Widzicie? Trzeba go trąbnąć, bo stanął na środku i sam nie wie, czego chce. Widzicie? Dlatego właśnie boty się czasami blokują i trzeba na nich trąbić. To jest odpowiedź, drogi kolego, dlaczego ja czasem trąbię na boty. Bo one się nie zachowują w jakiś sposób racjonalnie, tylko właśnie zachowują się irracjonalnie. W tym jest cały problem. Natomiast minus jest taki, że tą trasą już jechaliśmy i nic już więcej nie odkryjemy. Wydaje mi się, że chyba do Bośni jechaliśmy już ostatnio. Była taka zakrętasowa droga. Właśnie ją na mapie widzimy. Tru,
Trudno, będzie trwało odcinek 2 godziny. Ale i tak go wyprzedzę, bo za bardzo mi się tu wlecze. Ja już widzę, że w 2 godzinach może być ciężko się uwinąć. Przygotuj się do skrętu w lewo. A, bo to kolejna granica nas czeka. Dobra. Skręć w lewo. Trochę zetniemy zakręt. Nikt nie jechał. Przygotuj się do skrętu w prawo. Fajne te domki tutaj. To tak fajnie te klimaty można... O, i po polsku napisane. Granica. Bośnia i Hercegowina. Tak, do Bośni jedziemy. Skręć w prawo. Ale tędy, z tego co pamiętam, jechałem. Nawet widzę na mapie, nie? Bo na żółto jest już podświetlone, także Ameryki tu nie odkryłem. Niestety żadnej. Przychód? 16 tysięcy. No i widzicie, uczciwie. No i to takie zlecenia, to ja rozumiem. Pani Teresa. Ja tam, jak widzicie, moi drodzy, nie oczekuję, żeby moi kierowcy tutaj zarabiali mi od razu po 100 koła, bo to by było takie... Znacie moje podejście. Zbyt takie, no... że tak powiem, sztuczne. No, ale jak już tam zarabiają tam między 10 a 20 tysięcy, to jest takie spoko, nie? Ci tylko patrzą, żeby mi mandat dać. Przygotuj się do skrętu w prawo. No i zobaczcie, jeśli by to tak było, że ci kierowcy by tych minusów takich nie generowali, tylko właśnie by to tak było, że... Następnie skręć w prawo. A rozprasza mnie ta Iwona. By tak było, że każdy by nawet potem symboliczne 10 koła zarobił, nie? Zobaczcie, jak byłoby to fajne. 30 kierowców mamy, każdy po 10 koła. Z jednej trasy 300 koła na plusie byśmy byli. A widzicie, że tak nie jest. Chociaż... Nie jestem przekonany, jak my zaczynaliśmy odcinek przed jeszcze poprzednim kursem. No mieliśmy jakoś kasę prawie wypukaną. Wiem, że no tak, byliśmy wypukani z kasy kompletnie. No ale mamy jeszcze też kasę za poprzedni kurs, nie? No bo to są w sumie w tym odcinku 2 kursy, także... Jakaś wycieczka, tam zdjęcia robią. Widzicie, jaki bajer? Znowu droga dla rowerów. Ludzie! Ja nie chcę. Jak będę chciał rowerem pojeździć, to sobie pojeżdżę, ale nie tu. Ja pierdzielę. No, uwielbiam drogi dla rowerów, nie? Naprawdę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Uwielbiam. Skręć w prawo. Uwielbiam. Dobra, tankować nie musimy, spać nie idziemy, po prostu już dojedźmy do celu. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No ty, baranie, gdzie żeś mi wyjechał? Ale te boty jeżdżą, widzowie. A tu widzę kartony, dostawa do supermarketu. Jak widzę teraz przed supermarketem kartony, to... Oczywiście, słuchajcie, kojarzy mi się z Supermarket Simulatorem, gdzie robię zawsze dostawy tych kartonów i z nimi biegam, więc nie dziwcie się, że mi się to od razu kojarzy. Dzisiaj właśnie jeszcze będę nagrywał odcinek, jak magazyn cały będę na nowo tworzył. Tam zapierdziel jest, słuchajcie, niesamowity. Ale przez to, że wymyślam co chwilę i coś projektuję, kręcą mnie takie rzeczy, jak projektowanie, zarządzanie jakąś tam firmą, właśnie wymyślanie. Dlatego też wielu rzeczy w Eurotracku mi tam brakuje, nie? Powinny one tutaj być. Żeby tak fajniej można tutaj sobie rozgrywkę potworzyć i też... Żeby ci pracownicy strat nie generowali, że nie mógł znaleźć zlecenia. To jest dla mnie, słuchajcie, taki suchar, już to tyle razy mówiłem, ale
to, że kierowca nie znalazł zlecenia, to jest dla mnie takim sucharem, widzowie. Tak totalnym sucharem. Którego nie rozumiem, no bo to nie ma żadnego pokrycia. O, tam jakiś gościu grzeje. Tak on grzeje, to ja też grzeję, nie? Wolna? To lecimy. Ale taki zakręt, nie powinienem. Na ryzyk poszedłem, widzowie. To się mogło źle skończyć. Oj, tam dyszkę szybciej raptem. Trochę przyspieszyłem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Żeby czas nadrobić. I światła? Co tu jest? A, stop. O kurde. Ale dobra, bo widzicie? I tu się na przykład boty nie zblokowały, a czasem bloki eroski. Czasem się boty zblokują i... Ale mi się upiekło. Wolne mama. Czasem się boty zblokują i niestety, moi drodzy. Nie ma zmiłuj wtedy, nie ma zmiłuj. Ale awaria mi dokucza często, nie? Ale niestety tak postanowiłem dzisiejszy odcinek zrobić bez naprawy. Pomyślę, czy na następnym też nie pojadę czasem bez naprawy. Zobaczymy. Oczywiście mój cel jest taki, żeby wtedy z tej Bośni wziąć jakąś trasę. Może też nie będzie ona jakaś długa. Może też będą dwie takie krótsze. To jedna była trochę za długa i też wpłynęło na długość odcinka. No i potem gdzieś tam bym może wleciał do Polski zrobić wielki gabaryt, ale też nie obiecuję. No i myślę, że za te 2-3 odcinki już byśmy się brali za tą trasę 5000+. Także pamiętajcie, widzowie, piszcie jakieś tam jeszcze swoje propozycje na podstawie tego, co mam, bo raczej nie chciałbym nic ciągać, nie chciałbym czegoś popsuć tutaj. Wolałbym nie. Przejrzę oczywiście, czy tam się jakieś aktualizacje zrobiły tych map, czy poczytam. Może akurat coś wynajdę, żeby to jakoś w miarę działało. Jakbym jakąś mapę dodał, to wtedy wzrosłaby nam szansa na długą trasę, nie? Aczkolwiek, powiem wam tak, ja rozumiem jechać trasę 5000 km z ogranicznikiem, ale już, jeśli to by miała być trasa, nie wiem, 6000, 7000, to już nie bardzo. Jedź prosto. Także mogłoby być to wtedy trudne. Znaczy też nie mówię, bo może by mi się udało, nie? Widzowie, może by mi się udało, ale... Nie mówię tak, nie mówię nie. Raczej tutaj mówiąc... Wy też pamiętajcie to, że mówię, że czegoś sobie nie wyobrażam czy coś, to często mówię w danej chwili, co myślę, ale pod wpływem wielu czynników mogę następnego dnia zmienić zdanie i to zrobić. I to, wiecie, to nie znaczy, że raz gadam tak, raz tak. No kto z was zdania nie zmienił? Ja też często biorę pod uwagę, co wy piszecie. Też znacie moje zdanie, że do kagańca zawsze byłem sceptyczny, a jednak to... Zrobiłem i zamontowałem ten kaganiec, tak? Znaczy dzisiaj akurat teraz nie ma w tym odcinku, ale... Ale kilka odcinków jechałem z nim, także... Powoli do przodu. No i Sabina musiała wrócić, widzicie, bez ładunku, no i to jest... To są sytuacje, które potem no, sprawiają, że to jest bez sensu, nie? Ile? 20 tysięcy będzie... Nie, na szczęście tylko 3 coś, ale nadal nie zmienia faktu, że jest to minus, nie? Dlatego tak właśnie cały czas widzicie na przykładzie, na tym jak ta kasa mi rośnie, że no taka forma o 50% zbicia tych zleceń jest okej, ta kasa
rośnie tak nie za szybko, nie za wolno, tak w sam raz. Ale jednakże mamy dużo minusów i przez to jest... przez tą dużą liczbę minusów jest jakaś tam średnia wartość zlecenia, wcale nie taka wysoka, jak tutaj kolega wtedy pisał. I to tak nie można mówić. Niech jeden kierowca ma dużo... Mówię, ja bym inaczej do tego podchodził, gdyby wszyscy mieli podobne jakieś tam wartości, a nie minusy. Byle minusów nie mieli. Wiadomo, że mniej wylewelowany kierowca mniej zarobi, no to jest oczywiste. Zobaczcie, tu mamy przychód 500 zł. No i o czym my, widzowie, rozmawiamy? Powiedzcie, o czym... O czym my rozmawiamy, nie? Tu już 20 prawie. No to już jest tak bardzo fajnie według mnie. 20 tak... To już jest spoko za kierowca. No ale zawsze ktoś tam ten minus robi. No i to się uśrednia, nie? To widzimy na załączonym obrazku, widzowie, także... Tylko pod tym kątem to liczę. Oceniam tylko pod tym kątem tego, co mam. Przecież nie będę wyliczeń jakichś robił, czegoś, czego nie mam. Tam nie interesują mnie jakieś systemy zatrudnień kierowców. Mówię, bazuję na tym, co używam, co mam. Na tej podstawie to oceniam. Także to jest, myślę, spora różnica. Nie można takich dwóch sytuacji gdzieś tam porównywać. Co nie zmienia faktu, że dla mnie nadal mod Real Economy jest bez sensu. Też niby jakiś tam update jego był, może coś tam ulepszyli, poprawili, nie wiem. Może to działa już lepiej po prostu. Nie tak kijowo, no to jeżeli tak, to bym spróbował, ale... Z drugiej strony po co, skoro ja tutaj sobie już realną ekonomię w miarę wprowadziłem. Zbijając ceny zleceń. Byle oni mi minusów nie robili, to będzie dobrze. Powiem wam szczerze i to jakby powtarzam się z tym, ale ja te zlecenia byłbym w stanie jeszcze o połowę zbić w stosunku do tego, co mam i to by było już naprawdę super. Pod jednym, jedynym warunkiem. To by było idealnie wtedy, tak szczerze, nie? Ale jest jeden, jedyny warunek, żeby ci wszyscy kierowcy jednak też mieli, jeżeli będą mieli zbite zlecenia, żeby, nie wiem, nie robili mi minusów, bo jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem stawka za kilometr kierowcy nie powoduje tego minusu. Teraz mi tak, słuchajcie, do głowy, widzowie, przyszło, wiecie, czy jak kierowca ma bardzo wysoką stawkę za kilometr, to przez to nie jest jakby minus za zlecenie. No ale to powinien kierowca wtedy też mniej zarabiać za kilometr, no bo mi stawka też wchodzi, słuchajcie, mniejsza za kilometr. No to żeby było sprawiedliwie, kierowca też powinien mieć mniej za kilometr. O, już jesteśmy, słuchajcie, 80 km. O, to ale ładnie. Ale ładnie, widzowie, pięknie, gitarka, ale się cieszę, już prawie dojechaliśmy. No jakoś, Iwona, wyobraź sobie, kućwa, że nie mam wyjścia, wiesz? Bo jakoś na wprost jest zabarykadowane. Dzięki, że mówisz, ale no nie zauważyłem, że trzeba w prawo, wiesz? No pewnie chciałem, pewnie bym prosto pojechał. Postrzegawcza, Iwono, jesteś taka. A tam co taki korek? Co oni, na co oni czekają? Nie wiem, co oni tam tak stoją wszyscy. Widzicie, i tak czasem jest. Bot bez powodu stoi. No i tu macie przykład z lewej strony. Cały jeden pas stoi, bo nie wiadomo w sumie, czemu stoi. O, ale trochę trasy tu odkrywamy. Tu jeszcze nie jechaliśmy. Ja pierdzielę, jakie ładne góry. Tak nie będę grzał, bo wypadałoby, słuchajcie, auta nie rozwalić, nie? Tak już prawie dojechaliśmy. Wiecie, jak jest. Timelapse tylko na prostej. Uaj, Jezusie. A, niepotrzebnie. No ale bym w gościa przydzwonił, więc musiałem zmienić pas. Wiecie, jak jest. Bym nie wyhamował, więc musiałem zmienić pas.
Zachciało im się tu asfalt, kurczę, zamiatać. Gagatki jedne, nie? Widzowie, akurat tuż przed dostawą towaru muszą asfalt zamiatać. Naprawdę, co oni nie mają co robić? Po co oni ten asfalt zamiatają? Oj, dobra, mogłem na prawo pojechać, to bym... Już raczej nie dam rady, ale... A to nie ma znaczenia, po co ja tu wjechałem? Tu i tak jestem... Łe, ale jestem... Widzowie, ale jestem debilnie. Po co ja tu wjechałem, jak i tak trzeba się zatrzymać? Jak już się zorientowałem, to było za późno. No cóż, życie, nie? Cały Yuken, widzowie, cały Yuken. Kombinator jeden. Czekajcie, prosto. Nie mam. Dobrze, prosto. By było kijowo, jakbym 20 km przed celem źle skręcił. A, my do Sarajewa jedziemy. A czy my nie byliśmy przypadkiem już w Sarajewie? Nie, to w Belgradzie byliśmy. Coś mi się te nazwy chyba mylą troszkę. Przecież dwa zupełnie chyba inne te. Dobra. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No to pięknie. Czy w sumie to będzie wiodąca trasa, bo jest dłuższa. O, Yuken zaczyna ziewać. Słychać już gagatka jak ziewa. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale Sarajewo to jest z tego cyklu droga nad Adriatyk i dopiero mam pierwsze odkryte. Zjedź w prawo. Pierwsze miasto na 30, słuchajcie. Dopiero. Trzymaj się prawej. O Jezu. A następnie skręć w prawo. To już by była naprawdę tragedia, gdybym się tu przydzwonił. No głupie ty. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. To chyba tu. Skręć w prawo. Oj! Bożem skręcił. Dobra, jesteśmy w końcu. Kolejna trasa za nami. Oby więcej... W sumie trasa łączona, jakby nie patrzeć, nie? Dobra, i co my to mamy? Też jest doskonale, no to przypuszczam, że expa 1000, czyli wbiliśmy level jednak. Super. Pięknie, czyli warto było tą traskę, widzowie, zrobić. Aha, dostawa na czas, a ekologicznej jazdy nie mam. Nie, ale ja bym chciał, wiecie co, spróbować ADR-a. W sumie zobaczymy, czy to wpłynie na jakieś fajne zlecenia. Dobrze, moi drodzy, no to tym akcentem będziemy kończyć. Ja tu szybko zapisuję grę, żeby nam czasem nic nie uciekło. Zobaczę, jak wygląda stan naszych pracowników. A ty, drogi widzu, trzymaj się i do następnego. Cześć.